Dobry wieczór Państwu. To jest drugie spotkanie z cyklu Jak budować dobre państwo. Pierwsze odbyło się w Roninie w zwykłym poniedziałkowym terminie. Wymyślił ten cykl Ireneusz Jabłoński, Centrum Smitha, a wtedy był razem z marszałkiem Markiem Jurkiem. Teraz chcieliśmy tę tematykę przenieść w dół i w trochę mniejsze miejsce i popatrzeć na to bardziej konkretnie. Dzisiaj ma być o państwie i rządzie, a za tydzień w czwartek, też o 19 i też tu, będzie na temat relacji między rządem a gospodarką, czyli zakres interwencjonizmu, a wtedy w tle pojawi się polityka społeczna albo, jak kto woli, inwestycje społeczne, czy polityka inwestycji społecznych. Po tych dwóch spotkaniach, 26 maja na Foksal, zakończymy ten cykl spotkaniem, na którym wszyscy panowie będą i nie tylko, a będzie je prowadził Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji. I teraz powiem, jaki jest cel tego. Cel jest taki, żeby spróbować zrobić coś, co jest kompletnie nierealne, mianowicie ludzkim językiem opowiedzieć ludowi, co to jest państwo i po co, z jakich kawałków się składa i po co, jakie są relacje między nimi. I już mówiąc konkretnie, dzisiaj bym chciał, żebyśmy odpowiedzieli albo liznęli kwestie takie, po co nam w ogóle państwo i rząd, czyli jakie są funkcje rządu, jakie są modele rządu typu kanclerski, prezydencki na przykład, czy parlamentarny. Pytanie trzecie o Monteskiusza. Czy ten podział jest jeszcze sensowny, czy jest pożądany i czy na pewno podział na trzy władze jest w tej chwili adekwatny i czy jest tak, że jak ja domniemywam, że następuje integracja tych wszystkich władz i nie tylko w Polsce, a jeśli tak, to naturalną rzeczą jest, że odtwarza się podział między władzą a społeczeństwem. Pytanie pomocnicze czwarte to jest, po co nam konstytucja? To jest to, czym zajmujemy się na osobnych zajęciach też tutaj i których wynik postaramy się 26 maja w skrócie pokazać. Po co jest w ogóle system prawny? I ostatnie, po co nam administracja, jakie jej modele są? Więc spróbujmy zacząć, jeżeli trzech panów, których zaraz przedstawię, wszystko sobie spisało, to ja już jestem niepotrzebny. Ale spróbujmy pójść po tych punktach, zobaczymy, czy to jest sensowny podział i dokąd on nas zaprowadzi. Przedstawię. Jak już powiedziałem, Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum Smitha. Paweł Soloch, Instytut Sobieskiego, w rządzie PiSu, wiceminister spraw wewnętrznych. I mam nadzieję, że przyszły minister, w takim samym rządzie zresztą i z tym samym Pawłem, Jan Filip Staniłko, nie tylko Instytut Sobieskiego, co prawda był, ale i organizator pierwszych konferencji Polska Wielki Projekt, a teraz Wise Institute. Bardzo was proszę w dowolnym przez was, panowie, porządku. Bardzo dziękuję, panowie, bardzo uprzejmie. Tak. Proszę państwa, inspirując czy też prowokując do tego cyklu dyskusji, chciałem po dyskusji z Józkiem wytworzyć taką refleksję, abyśmy popatrzyli na państwo, jego funkcje takimi, jakimi widzą go albo chcielibyśmy, żeby widzieli obywatele. Nie tak, jak ono się wyłania z dyskusji politologów, filozofów czy profesorów prawa, tylko takimi właśnie, jakie go widzą obywatele.
To pozwoliłoby zrozumieć istotę państwa i jednocześnie sformułować przekaz, który by pozwolił łatwiej oceniać, jakie propozycje polityczne są dobre, a jakie nie, w subiektywnym odczuciu osób czy też grup, które te osoby tworzą. Przechodząc do pytań czy też konstrukcji tutaj wypowiedzi zaproponowanej przez Józka, no to myślę, że co do potrzeby państwa nie ma bardzo co dyskutować, ponieważ właśnie weryfikujemy wszystkie, negatywnie zresztą, wszystkie inne pomysły na wspólnoty ponadpaństwowe. Pierwszą był Związek Republik Radzieckich, czy jak on się tam nazywał, a kolejną jest, jak dzisiaj widzimy, nieudana próba budowania Unii Europejskiej jako substytutu państwa w opozycji do państw narodowych. Myślę, że ten model takiej instytucji właśnie kończy swój kres na skutek nieefektywności i zarządczej, i ekonomicznej, ale również braku akceptacji mentalnej i politycznej przez większość, a być może nawet wszystkie narody europejskie. Zatem państwo jako definiowane jako emanacja polityczna wspólnoty narodowej, wywodzącej się czy też posługującej się jednym kodem kulturowym, wbrew temu, co twierdzili różni apologoci, będzie trwało i mamy nadzieję, że będziemy mogli w tym wypadku państwo polskie na tyle silne zbudować, aby zajmowało realnie liczącą się pozycję w Europie i docelowo w świecie. Zatem jak to państwo powinno być zorganizowane? No, mamy władze państwowe, tutaj pytanie o sposób podziału władzy w państwie i dwa, jakie instytucje państwa powinny być powołane do realizacji tych funkcji, tych zadań, jakie chcielibyśmy, aby pozycje państwa funkcjonowały. Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem modelu anglosaskiego, czyli wyraźnego rozdzielenia legislatywy od egzekutywy, tak aby było wiadomo, kto za co odpowiada i tak, żeby poprzez powszechność wyborów te dwa organy państwa wzajemnie się uzupełniały, ale też w pewnym sensie kontrolowały, czyli wydaje się, że system prezydencki byłby tutaj optymalny. Jeżeli on nie wpisuje się w naszą kulturę, to pewnym minimum, które dawałoby taką namiastkę wyraźnego rozdzielenia i uporządkowania kompetencji władzy, byłby system kanclerski, ponieważ ten, który nam zafundowano obecnie z podziałem władzy wykonawczej na dwa de facto ośrodki i dublowanie się tych ośrodków, z całą pewnością jest najmniej doskonały, co możemy obserwować dzisiaj. Tak na marginesie, nie wiem, czy wiedzą państwo, ale mamy cztery byty, które odzwierciedlają dzisiaj rząd, prawda, to jest rząd właściwy, to jest Kancelaria Urzędu Rady Ministrów, gdzie są de facto powielone wszystkie funkcje rządowe, to jest Kancelaria Prezydenta i w pewnej karykaturze tych organizmów to jest Ministerstwo Finansów, które znów dubluje wszystkie funkcje i ma ambicje być cenzorem działań politycznych poszczególnych ministrów konstytucyjnych. Zatem tak rozproszona i tak podzielona władza wykonawcza oczywiście nie może funkcjonować dobrze, jest poza tym bardzo droga i nieefektywna. Co do stałości podziału trójwładzy, no jak widzimy, to się istotnie zmienia, ponieważ wydaje się, że większą dzisiaj władzę ma rząd, czy władzę rząd ma nad parlamentem poprzez możliwość kreowania jego składu, ale też posiadanie inicjatyw politycznych, inicjatyw ustawodawczych, co jest myleniem porządku. Dzisiaj, jak państwo wiedzą, niewiele inicjatyw ustawodawczych powstaje w samym parlamencie. Większość jest inspirowana lub narzucana przez rząd, rzadka przez prezydenta. Zatem nastąpiło tu de facto odwrócenie tych ról, a władza sądownicza przy tym stopniu jej zorganizowania i morale ludzi wykonujących, no oczywiście nie wypełnia swojej roli, a de facto kreatorem znacznej części życia politycznej jest tak zwana czwarta władza, czyli medialna, która ma często znacznie większy wpływ na rzeczywistość polityczną niż sam rząd
czy parlament. Zatem ten tradycyjny podział przy braku malarności publicznej, bo to jest chyba główna wada niedoskonałości tych rozwiązań systemowych, jest odrobinę anachroniczny i bez jasnego wprowadzenia rozdziału tych kompetencji, takiego wręcz ortodoksyjnego, wydaje się, że nie można nawet stworzyć szansy na to, aby te władze nawzajem się kontrolowały i uzupełniały. Jeszcze ostatni element to jest administracja szeroko rozumiana, czyli ja pod pojęciem administracji rozumiem również instytucje państwowe, są ministerstwa, agencje, urzędy centralne. Ich znów mamy bardzo wiele o przenikających się kompetencjach i rozproszonych kompetencjach. To generuje nie tylko chaos informacyjny, chaos zarządczy, ale również generuje bardzo wysokie koszty funkcjonowania tak źle zorganizowanego w tym aspekcie państwa. Dość powiedzieć, że w Polsce mamy 7 poborców podatkowych. Tak? I rodzi się pytanie, czy to ma jakikolwiek sens. Tych 7 poborców podatkowych na przykład posługuje się 4 definicjami samochodu ciężarowego, każdy zapisany w innej ustawie. Prawda? W ustawie o prawo ruchu drogowym jest 1 definicja, w ustawie o VAT 2, w ustawie o podatku PIT 3 i w ustawie o podatku akcyzowym 4, prawda? I każdy z urzędów posługuje się tą, którą w danym momencie bardziej odpowiada, traktując przedsiębiorców jako półniewolników, każąc im płacić za te głupstwa natury legislacyjnej i jeszcze gorszą pragmatykę. Zatem patrząc na administrację, trzeba zdefiniować minimum funkcji, jaką ona powinna realizować, zgodnie z generalną zasadą działania na rzecz dobra wspólnego i do tego minimum wyposażyć w jednoznaczne, ale znów na minimalnym poziomie prerogatywy, a przede wszystkim zebrać kompetencje i prerogatywy do tych instytucji, które powinny jako jednorodne funkcje swoje sprawować. Zatem tu o systemie podatkowym już mówiłem, ale równie dobrym przykładem jest przykład tak zwanej świadczeń medycznych, zwanych nie wiedzieć czemu służbą zdrowia, który ma 2 szczeble pośrednie, tak jakby departament w ministerstwie nie mógł tych samych funkcji wykonywać, jeżeli oczywiście przyjąć za słuszne, że ten rodzaj usług ma być finansowany z pieniędzy publicznych. Zatem po to, żeby mogło państwo w sferze swojej emanacji zarządcy dobrze funkcjonować, muszą być na poziomie minimum zdefiniowana liczba instytucji, procedur, jakimi się posługuje i kompetencji, jakie posiada, zgodnie z generalną zresztą i wykładaną czasami przez Sąd Naczelny i chyba nawet potwierdzoną przez Trybunał Konstytucyjny zasadą, że w sferze publicznej instytucjom publicznym wolno tylko to, co mają enumeratywnie wymienione. Zatem żadnych interpretacji rozszerzających i aktywności rozszerzających nie powinno być. To jest w wyraźnym kontrapunkcie do prawa cywilnego, gdzie tam się domniemuje, prawda, kompetencje czy prawa. I czy taki model funkcjonowania jest możliwy? No oczywiście tak, bo są państwa, które są znacznie lepiej zorganizowane i w których instytucje znacznie lepiej funkcjonują, mimo że oczywiście te państwa również mają się różnie na skutek błędów politycznych. My zaproponowaliśmy zarówno w programie gospodarczym, ale i w tym dotyczącym modelu państwa takie rozwiązania, żeby stworzyć syntezę najlepszych i najprostszych rozwiązań, które funkcjonują w naszym kręgu cywilizacyjnym. Ponieważ nie mamy jakiejś specjalnej, dużej tradycji w organizacji i wyposażaniu własnego państwa w jakieś oryginalne, narodowe rozwiązania, bo po prostu nie mieliśmy państwa na przestrzeni ostatnich 200-kilkudziesięciu lat, poza krótkimi epizodami II Rzeczpospolitej i tym, co się wydarzyło przez ostatnie 25 lat. Zatem możemy przy odrobinie dyscypliny i odrobinie wyobraźni wybrać i zaimplementować te rozwiązania, które, tak jak już powiedziałem, dobrze funkcjonują w naszym kręgu cywilizacyjnym, pod warunkiem, że będą one spójne, kompatybilne względem siebie i będą wypełniały te funkcje, które jako pierwotne powinny być zdefiniowane. Dziękuję bardzo. A, mam swój. A, to proszę. Dobrze. Przepraszam, bo tutaj... Ja może odniosę się tylko do niektórych aspektów, bo rzeczywiście tak jak tutaj Józek zaproponował układ wypowiedzi,
podobnie jak mój przedmówca, pominę rozwijanie odpowiedzi na pytanie, po co nam rząd, to wydaje mi się zupełnie oczywiste, chociaż oczywiście można tutaj bardzo głęboko w sposób taki bardziej filozoficzny do tej kwestii podchodzić. Podział, czy jest sensowny, jak to wygląda, ten trójpodział władzy na gruncie polskim. No tutaj przede wszystkim rzeczywiście w odróżnieniu do chwalonego przed chwilą systemu anglosaskiego, tym słabym elementem w wypadku Polski jest oczywiście system prawny, który wyraża się również między innymi w tym, że w Polsce mamy wielokrotnie większą liczbę sędziów na 100 tysięcy mieszkańców niż Wielka Brytania, co też jest jakąś ilustracją skuteczności tego systemu, a co jest oczywiście konsekwencją również i tego, że prawo jest niejednoznaczne i zbyt wiele spraw, które w lepiej funkcjonujących państwach jest po prostu rozstrzygane na decyzjami administracyjnymi, u nas się toczy przed sądami, ponieważ istnieje niejasność interpretacyjna, jeśli chodzi o przepisy. System, jaki system jest lepszy dla Polski? Ten, który jest na pewno niekonsekwentny i paradoksalny w sposób oczywisty. Prezydent, który ma niezwykle silny, najsilniejszy ze wszystkich organów mandat do sprawowania władzy, pochodzący z bezpośrednich wyborów, ma jednocześnie formalnie bardzo niewielkie kompetencje wykonawcze i władcze, co stawia go z punktu widzenia odbioru społecznego w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ za nic nie odpowiada, we wszystkich sprawach może zabierać, prawie za nic nie odpowiada, tak precyzyjnie się wyrażając. Jest to dziwactwo i rzeczywiście ja nie mam tutaj zdania, czy powinniśmy iść w kierunku systemu kanclerskiego, czy prezydenckiego, chyba jednak kanclerskiego, ale tak czy inaczej ten dziwoląg, który istnieje w tej chwili, na pewno nie służy efektywności sprawowania rządów w Polsce. Jest jeszcze jeden element istotny, wydaje mi się, słaba świadomość, czy niewystarczająca świadomość Polaków co do wartości państwa, znaczenia w ogóle, posiadania własnego państwa, interesowania się własnym państwem, widzenia zależności losów własnych z kondycją państwa, co zresztą wychodzi w rozmaitych badaniach opinii publicznej, gdzie często ludzie oceniają sprawy kraju, że idą w złym kierunku, natomiast swoją prywatną sytuację oceniają w sposób o wiele bardziej optymistyczny, jakby nie w takim bieżącym życiu nie dostrzegają związku jednego z drugim. Przy tym trójpodziale władzy rzeczywiście uderza słabość parlamentu, co jest spowodowana, myślę, paroma czynnikami. Najistotniejszym jest sama konstrukcja, jakby sama konstrukcja sposobu podejmowania decyzji przez parlament. Większość po prostu i stąd rola rządu, prawda? Mamy sytuację taką, że rządy, przynajmniej tutaj już drugą kadencję, posiadają większość w parlamencie, w związku z czym parlamentarzyści pochodzący z partii rządzącej, ponieważ są parlamentarzystami wskutek wyborów proporcjonalnych, więc jakby są podporządkowani ścisłemu kierownictwu partii, głosują tak, jak sobie życzy rząd, na ogół kierowany przez lidera, taka jest praktyka ostatnich lat, przez lidera partii, czyli są maszynką do głosowania, w Sejmie nazywają czasami pieszczotliwie semaforami, prawda, patrzą zawsze na tego jednego posła,
posła, który ma śledzić obrady, czy to Sejmu, czy komisji sejmowej i mają polecenie, prawda, żeby głosować tak jak on głosuje. Zmiany tej sytuacji, takie pewne elementy propozycji zmian można znaleźć chociażby w propozycji ostatniej przygotowanej w ramach PiSu przez Kazimierza Ujazdowskiego. Chodzi o pakiet demokratyczny, pozwalający mniejszości sejmowej wnosić punkty do porządku obrad, mieć jakąś inicjatywę legislacyjną. No na razie jest to oczywiście przez większość rządzącą. Zobaczymy, czy jeżeli PiS zdobędzie większość w parlamencie, zdobędzie władzę. Wszystko wskazuje na to, bo ten pakiet demokratyczny został wpisany do programu tej partii, że będzie on zrealizowany w momencie, kiedy PiS będzie rządził, no to oczywiście będzie to jakby utrudniało rządzenie partii zwycięskiej, ale życzmy sobie, żeby to nastąpiło. Wreszcie problem samej budowy rządu, administracji, władzy publicznej. Na pewno jest brak jest mechanizmów kontroli wzajemnej i brak jest mechanizmów rozliczania władzy, co wiąże się też z taką pewną tradycją głęboko zakorzenioną, brak istnienia leadershipu i odpowiedzialności personalnej. To konstrukcja rządu, funkcjonowanie to są zawsze komitety, struktury międzyresortowe, prawda, nie ma nigdy tej jednej osoby, że tak, to jest ta osoba, która odpowiada za jakiś program, za to, co się stało, prawda, to ta odpowiedzialność się rozmywa. W związku z tym oczywiście dynamizm polityki rządowej, akcji rządowej słabnie, ponieważ przede wszystkim funkcjonariusze rządu myślą o tym, żeby zabezpieczyć się przed ewentualną jednoosobową odpowiedzialnością. Pewien paradoks politycy versus administracja. My słyszymy na ogół o tym, że, co jest zresztą prawdą, że politycy mieszają się do jakby przekraczają pewne kompetencje, które są zapisane w prawie, mieszając się do usiłując politycznie jakby oddziaływać na chociażby obsadę stanowisk, ale moje doświadczenie jest takie, że to nie jest tak do końca, że to są jakby paradoksalnie wobec świata administracji, świat polityków jest bardzo słaby, ponieważ każdy, kto miał takie doświadczenie, że przyszedł do urzędu jako polityk, na ogół dysponował mniejszymi, słabszymi kompetencjami niż podlegli mu urzędnicy, którzy mają swoje własne interesy. Więc to jest zderzenie tych dwóch światów i relacje między tymi dwoma światami, które mają bardzo odrębne często interesy, zwłaszcza przy słabości rządu w Polsce, prawda, że nie są nakierowane na realizację dobra wspólnego, tylko na partykularne interesy albo wzmocnienie własnej frakcji własnego środowiska politycznego, a w wypadku urzędników no to oczywiście trwanie i zdobywanie coraz większej liczby przywilei. Podział społeczeństwo-władza, ja myślę, że on jest bardzo, bardzo skomplikowany. Chodzi o samą definicję władzy. Oprócz władzy tej takiej w tradycyjnym rozumieniu tego słowa mamy oczywiście media, ale mamy też punkty czy centra władzy, które się znajdują również ponad państwem czy poza państwem polskim. Mam na myśli organizacje międzynarodowe, również potężne międzynarodowe lobby rozmaite, prawda? One też posiadają pewną władzę, czasami istotniejszą niż ta pisana, sformalizowana władza państwa, które jest no, przynajmniej w sposób formalny naszą własnością. Nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, od początku, od czego jest państwo? James Madison w 51. eseju Federalisty pisze, celem państwa jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest starym polskim problemem. Przerywa kabel. Ale tak będę trzymał, to się będzie dobrze. Działa. Ale to działa. Proszę pamiętać, że ostatnim władcą, który skutecznie w Polsce
zaprowadzał sprawiedliwość i był polskim władcą, był ten władca, który uchodzi za wielkiego, tak, to było 700 lat temu, a potem ze sprawiedliwością były bardzo poważne problemy, no ponieważ cały ustrój w ogóle społeczny i polityczny w Polsce opierał się na dominacji klasy politycznej, też stanu społecznego, który uzurpował sobie wykonywanie sprawiedliwości nad innymi, a pozostałe części, powiedzmy, mieszczan oddawał im jakieś tam segmentowe części sprawiedliwości. Tak, ten porządek został złamany przez Konstytucję 3 Maja, która przywracała de facto model sprawiedliwościowy z czasów Kazimierza Wielkiego, czyli władzę króla czy opiekę króla sądową nad chłopstwem, ale to jest głębokie dziedzictwo. W Polsce sprawiedliwość i dyskusje o sprawiedliwości są mętne. Znaczy trudno o jasno sformułowaną polityczną, ustrojową koncepcję sprawiedliwości, która jest jądrem każdej dobrej konstytucji. I to jest podstawowy, jeden z podstawowych problemów. Nie wiadomo, co to znaczy być komuś coś winnym w Polsce, też w sensie politycznym. Tak, no to choćby przykład katastrofy smoleńskiej, masy takich kłopotów, gdzie nie wiemy, jakie reguły stosować, jak kogoś rozliczać. Bo jeżeli mam accountability, mam rozliczalność, to w świetle jakich reguł. I to jest ogólny problem konstytucyjny, bym powiedział. Drugi cel, bym chciał taki społeczny cel konstytucyjny dla państwa, to jest budowa zaufania. To się różni mogą oburzać, ale znaczy badania kapitału nad kapitałem społecznym, które ja znam, takie skandynawskie, dosyć jasno dowodzą, że to państwo jest źródłem zaufania. To ono powiększa zaufanie. To, że ludzie się zrzeszają, to jest tylko objaw zaufania, że oni już je mają. Tak? To ktoś tam, klub Ronina posiada zaufanie, prawda? Ale gdyby była potrzeba generowania zaufania, to klub Ronina nie generuje zaufania, on po prostu utrzymuje je wśród swoich członków. Tym, co generuje zaufanie, to jest sprawiedliwość proceduralna, brak łapówkarstwa, w miarę racjonalne, szybkie prawo do sądu wykonywane i tak. I tutaj, żeby nie było wątpliwości, Polska ma tempo rozstrzygania spraw procesowych tak jak w Niemczech. To nie jest w ogóle problem tak naprawdę w większości części Polski, większości regionów Polski. Największy problem jest w Warszawie, gdzie jest największy procent, ponad 3% spraw, które trwają dłużej niż 8 lat. I to jest problem ogólnie zarządzania sądami w Warszawie. Są najwyższej wartości spory, najbardziej skomplikowane spory, to jest centrum gospodarcze i gigantycznej, trzeciej największej w Europie kognicji sądów w sprawach nieprocesowych. To jest ich 5 razy więcej niż spraw procesowych, tak? I oprócz tego sądy są po prostu źle zarządzane. Ja właśnie skończyłem pisać taki tam rozdział w dużym raporcie właśnie poświęcony sprawności sądów w Polsce. To jest bardzo ciekawy temat, to ewentualnie mogę to rozwinąć. I to jest na dwóch poziomach. I teraz się okazuje, że ta sprawiedliwość to jest faktycznie kłopot bardzo stary w Polsce i z tym sobie nie możemy poradzić. To jest nasz kulturowy problem. I teraz jeżeli Madison mówi, że celem państwa jest sprawiedliwość, to znaczy, że to my mamy problem i ze sprawiedliwością, i z państwem jako naród. Tak? Nie rozumiemy, do czego ono służy. W związku z tym nasze reguły sprawiedliwości są pozapaństwowe i w tym sensie społeczeństwo apaństwowe. Tak? To jest taka teoria społeczeństw, które mówi tam weak state, strong society. To jest dla Afryki taka ukuta formuła politologiczna, że tam państwa są słabe, bo społeczeństwa mają jakieś swoje dodatkowe reguły, które wykonują, tak jak w południowych Włoszech. W Polsce jest problem taki postkomunistyczny, jest i słabe społeczeństwo, i słabe państwo. Więc samo integrowanie państwa jest zadaniem politycznym, a zrozumienie tego wśród obywateli moim zdaniem nie zajdzie. To znaczy ono musi zajść w formie wyznaczonego celu państwowego, czyli przez edukację. I proszę zwrócić uwagę, jak się nazywa polski przedmiot dotyczący edukacji rzekomo polityczna, się nazywa wiedza o społeczeństwie. To jest socjologia. A my się nie uczymy socjologii, tylko chcemy się uczyć o państwie i ustroju, czyli w ogóle sama nazwa wskazuje, że ktoś coś pomylił, tak, głęboko. Kolejna sprawa, czyli to jest jakby poziom tych celów. Tutaj dużo z tych zastrzeżeń, które padały, wydają mi się zastrzeżeniami nie do państwa jako takiego, tylko do demokracji partyjnej.
Nowoczesna demokracja to jest demokracja partyjna. Model partii amerykański, no on jest opisany, czy on wyraża pewną konstrukcję ustrojową od XVIII wieku, datującą. Model partii politycznych w Europie jest, bym powiedział, bardzo silnie osadzony na klasach społecznych i na kulturze kompromisu i wielostronnych negocjacji. No to przepraszam, skąd się wywodzą polskie partie? No to są postkanapowe partie, znaczy nie ma partii głęboko osadzonych społecznie poza PSL-em, który tam ma w różnych wariacjach 100 lat tradycji, tak? I to jest faktycznie partia, która obsługuje głęboko zakorzenione interesy no, i swoich członków i ich rodzin i to wystarczy, żeby te 5% zebrać. Inne partie są po prostu położone, one pływają na społeczeństwie. Tak? Te rzekomo największe partie mają 20 tysięcy, 30 tysięcy członków. To znaczy, jakie interesy agregują te partie. Co się nakłada na pewien proces polityczny, który opisał, czy od iluś lat opisywał taki bardzo ważny politolog irlandzki Peter Mair, który mówił, że partie w ogóle w Europie mają ten problem, że chowają się w biurokrację. Znaczy partie kiedyś, zwłaszcza taka partia jak SPD w Niemczech, to była partia robotników i częściowo też sympatyzująca z właścicielami dużych fabryk. To jest kwestia historii gospodarczej Niemiec. Po drugiej stronie byli ziemianie i rzemiosło. Tak? To była ta partia, która popierała bardziej cesarza. Stąd w Niemczech nie było konfliktu robotnicy-kapitaliści, tak jak w Anglii. W związku z tym partia taka jak SPD była partią po prostu przemysłową. I to była partia z paru milionów członków, zbierała pieniądze. To do tej pory w dużej mierze ten system tak w Niemczech wygląda. I tam te partie wyrażają ogólnie dobrze zagregowane interesy społeczne, w związku z tym ich władza jest realna i następuje zinstytucjonalizowany dialog polityczny pomiędzy, nie wiem, związkami zawodowymi, a zrzeszeniami przemysłowymi. Te zrzeszenia prowadzą edukację zawodową i tak dalej. Nie ma czegoś takiego w Polsce, że nie ma infrastruktury społecznej, to jest taki bardzo ciekawy tekst dwóch bardzo ważnych ekonomistów, jeden dostał Nagrodę Nobla, dlaczego jedne tam gospodarki są bardziej produktywne od innych. I tam pada główna teza, to jest ileś takich różnych tez mówiących o długofalowym rozwoju społeczeństwa, nie ma infrastruktury społecznej. Znaczy w posttotalitarnym społeczeństwie, wyprutym z tej takiej tkanki wartości i więzi, stworzenie partii politycznej odbywa się od góry i ona automatycznie de facto, jeszcze przy finansowaniu partyjnym partii z budżetu, ona spycha partię do roli, powiedzmy, partnerów biurokracji i mediów. I to jest taki specyficzny postkomunistyczny model partii. Co z tym zrobić, czy używać, nie wiem, okręgów jednomandatowych, czy mieszanych ordynacji i tak dalej, to jest kwestia, moim zdaniem, czysto inżynierska, w sensie to wybierzmy sobie coś, sprawdźmy, czy będzie działać, jak nie będzie działać, to będziemy zmieniać. Pytanie jest inne, co ten model generuje? Ten model w Polsce, czyli taki totalitarny model społeczeństwa z państwem, które siłą rzeczy, to jest taka piąta metateza, która mówi, że w gospodarkach otwartych, Polska jest relatywnie otwartą gospodarką, to jest około 50% PKB, ale w ogóle co do zasady w gospodarkach otwartych państwo jest duże. To jest empirycznie od lat 70. badany temat i w ogóle im bardziej rozwinięte państwo, generalnie tym większe, tak? Dlatego że ono dostarcza na wysokich poziomach rozwoju w sytuacji, w której nie kapitał i nie praca stają się głównymi czynnikami produkcji, a wiedza ma charakter dobra publicznego i nie jest generalnie dobrze dystrybuowana, jak jest prywatną wiedzą, to rola państwa strasznie rośnie. Więc wysoko rozwinięte państwo, które ma udział kosztów sektora publicznego poniżej 40% PKB, powiedział, nie istnieje. Znaczy to jest nie do utrzymania. Może istnieć tak jak Stany na długotrwałym deficycie, ale te wydatki muszą być tak duże. Więc bardzo ważnym problemem jest z jednej strony wydajność taka procesowa tego państwa i z drugiej strony bardzo ważną rzeczą jest unikanie mechanizmów
klientelistycznych, bo one w Polsce są typową konstytucją społeczną. Właściwie jak patrzymy na historię Polski, to mamy trzy okresy, że tak powiem, odrodzenia kraju, które uważam są w miarę chwalebne. To są trzy okresy wielkiego wysiłku zwalczania klientelizmu. To jest pierwszy, Kazimierz Wielki, drugi to jest ruch egzekucyjny, to jest właśnie próba przełamania klientelizmu braci starszych u króla, tak, czyli wyciągania mienia publicznego. Potem kolejną lustrację, to też jest ważne słowo, mieliśmy trzy lustracje w historii. Kolejną lustrację dóbr publicznych mamy przy Sejmie Wielkim, to się tam nie udaje z oczywistych powodów. I pytanie jest, czy druga Rzeczpospolita była dobrze skonstruowana. To jest pytanie może nie do mnie. I co oznacza, że w Polsce istnieje po pierwsze oczekiwanie do tego, że będziemy mieć patronów i będą nas zatrudniać gdzieś tam w administracji, bo to jest, no bo ciężko znaleźć pracę po prostu. To też jest pochodną złego wykształcenia tak naprawdę. Jak nie wiemy, gdzie znaleźć pracę, no to jesteś słabo wykształceni, to gdzie? No w administracji. Dotyczy samorządów i tak dalej. Z drugiej strony sami politycy przy tym modelu no, muszą szukać sobie klientów, tak? I ta relacja jest obustronna. Więc jeżeli są takie oczekiwania wobec państwa i nie ma mechanizmów kontroli konfliktów interesów, to które być powinny wbudowane, to jest cel, jeden z celów dobrej legislacji, żeby, jeśli chodzi o prawo administracyjne, unikanie konfliktów interesów, to jest jedna rzecz, i ta rozliczalność, faktycznie się zgadzam, oczywiście, kto powinien rozliczać? Tak naprawdę parlament jest od tego, żeby dobrze rozliczać, więc nawet jeżeli rząd ma te wielkie kompetencje legislacyjne, bo on na przykład ma też wiedzę, znaczy w Polsce nie oszukujmy się, parlament to jest ta budka, która tam stoi, tam nic nie ma więcej, znaczy tam nie ma zasobu do tworzenia prawa, bo to musiałby być ten parlament mieć 4 razy większy budżet, a nikt tego nie chce się zgodzić na to. Jeżeli poseł się może spotkać z kimś po prostu w restauracji, nigdzie indziej, bo nie ma nawet swojego gabinetu, to jest po prostu objaw tego, że Polacy niepoważnie traktują parlament i tyle. Więc sama ta infrastruktura parlamentarna jest, po prostu nie nadaje się parlament do tworzenia zaawansowanego prawa dzisiaj, ale z drugiej strony parlament nadaje się do tego, żeby kontrolować. Może to robić, ma różne uprawnienia i tak naprawdę przy tej samej konstytucji, przy tym samym prawie 10 lat temu czy 13 lat temu za Buzka to parlament trząsł rządem, a dzisiaj to rząd trzęsie parlamentem. To jest to samo prawo, to są czysto nieformalne reguły. To znaczy, że to się dzieje nie na poziomie właśnie pisanych ustaw, tylko gdzieś tam w kulturze politycznej. I może już zmierzając do końca, co ma robić rząd? Rząd może się odchudzić, ale on sam w tej formie, w jakiej dzisiaj jest, nie jest w stanie się odchudzić. Rząd potrzebuje w miarę sensownie skonstruowanego mechanizmu centralnego zarządzania rządem, tak, czyli tak zwanego centrum rządu. I tu wymienię tam 7 bodaj takich funkcji, które powinny się w rządzie znaleźć. I wtedy rząd będzie mógł sobą zarządzać. Tak jak w miarę dobra firma musi mieć zdolność transformacyjną, bo prędzej czy później bankrutuje. Czyli po pierwsze, no musi mieć centrum zarządzania kryzysowego wbudowane, co na przykładzie Smoleńska jest rzeczą kompletnie oczywistą. Tak? Czyli musi być wiadomo, do kogo zadzwonić, jak się samolot rozwali i tak dalej, czy tam powódź jest. Po drugie, musi być centrum projektów legislacyjnych, no bo one muszą być prowadzone jako projekty, a nie jakiś tam dziwny obieg dokumentów po całych wszystkich ministerstwach. Z drugiej strony, równolegle musi być centrum projektów deregulacyjnych, bo one są trudne. One zakładają lustrację prawa i, że tak powiem, nieuchylanie przepisów, które są rzeczywiście istotne. I rząd, który prowadzi równolegle proces regulacyjny i deregulacyjny, to jest rząd, który jest się w stanie długofalowo odchudzić. To jest to możliwe. Po trzecie, administracja się rozrasta, bo jest kompletnie niewydajna, nie ma HR-u, tak? nie funkcjonuje zarządzanie kapitałem ludzkim. To, co się tam kiedyś nazywało Głównym Urzędem Administracji Publicznej, to musi być, znaczy jeżeli kapitał ludzki odpowiada 70% produktywności współczesnych gospodarek, to administracja bez zarządzania kapitałem ludzkim to jest jakaś pomyłka. Znaczy to nie może tak być. Masę roboty w administracji można oszczędzić, jak się wprowadzi e-państwo. Tylko e-państwo się da wprowadzić tylko i wyłącznie z centrum rządu, ponieważ ono nie zakłada kupowania serwerów, bo ich jest 6 razy za dużo, ono zakłada przeprojektowanie procesów administracyjnych. A administracja nie może przeprojektować swoich własnych procesów, bo jest w konflikcie interesów. Tak je zaprojektuje, żeby były
administracjogenne, tak? Więc rząd musi mieć taką agencję wdrożeniową, gdzie będzie dosyć dobrze opłaceni ludzie, którzy będą te procesy projektowali. Centrum Planowania Strategicznego, sprawa oczywista, w Polsce o dziwo jest w zewnętrznym ministerstwie, czyli ministerstwo, które jest de facto planuje, innym ministerstwem strategii jest po prostu, akurat teraz ma wicepremiera, czyli panią Bieńkowską, ale to jest przypadek, no ono właściwie jest jednym z najważniejszych ministerstw w sensie długofalowym, to wszystko powinno być w Centrum Władzy Wykonawczej. I na końcu Ministerstwo Finansów trzęsie wszystkimi ministerstwami, dlatego że budżet zadaniowy w Polsce jest taką tylko konstrukcją papierową, ale gdyby wskaźniki realizacji budżetu zadaniowego były określane poza tą administracją, która ją wykonuje, czyli w rządzie, w centrum u premiera, to jest narzędzie dyscypliny. Znaczy, jeżeli się mówi, macie tyle środków i takie cele, i nas nie interesuje, czy sobie dotrudnicie kogoś, czy zrobicie to na wyższych pensjach, ale sprawniej, to prędzej czy później ten mechanizm działający przez 3-4 kadencje, on oczyszcza. Natomiast w ogóle nie wierzę w żadne rewolucyjne zmiany, bo to po prostu tylko i wyłącznie szkodzi. I ostatnia rzecz, większość z tego, co mówię, paradoksalnie jest zapisane w części, w przepisach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Wszystko jest w polskim prawie, wystarczy tylko to robić. To ja teraz spróbuję poutrudniać. Pierwszy punkt to był, po co nam rząd, i 2,5 panów powiedziało, że to jest oczywiste, po czym powiedzieli, że jest nam bardzo potrzebny, ponieważ następuje proces odpaństwawiania z dwóch powodów. Po pierwsze, bo ta Unia Europejska, po drugie, bo naród się nam, czy społeczeństwo odpaństwowiło i działa poza państwem. To bym spróbował zadać pytania, a potem je rozwinąć. Jak doprowadzić ewolucyjnie do zmiany sposobu funkcjonowania państwa, tak żeby to stało się naszym państwem i działało w naszym interesie? Gdybyśmy popatrzyli na państwo jak na korporację, jak na fabrykę, to odpowiedzi byłyby proste i w tym kierunku Jan Staniłko zaczął iść. Ale dlaczego tak powinno być? Otóż nie tylko dlatego, że o państwie trzeba myśleć w sposób poważny, ale też dlatego, że w Unii Europejskiej coś się takiego stało, że ta ocena zaczyna być konieczna. Otóż utworzył się rynek państw. Wolna konkurencja to może za dużo powiedziane, ale dość spory poziom konkurencyjności w tych państwach się był okazał, albowiem mamy wolność przemieszczania się, mieszkania, pracy i tak dalej. Możemy być prawie że obywatelami każdego z tych państw, zmieniać państwowość, a przynajmniej zmieniać swoje usytuowanie w tych państwach. I zastanawiać się nad tym, czy warto mieszkać w tym państwie i tam pracować i płacić podatki, a może jednak w innym. Jakie jest państwo polskie, pokazuje wielomilionowa emigracja młodych ludzi. Jeżeli w takim razie mamy do czynienia z taką rosnącą konkurencyjnością, to może byłoby sensownie popatrzeć właśnie na państwo europejskie, jak na korporację, która jest na jako tako tam konkurencyjnym rynku. I wtedy są narzędzia inżynierskie, jak je poprawiać, jak czynić taką korporację, czyli państwo, konkurencyjnym. Na to znowuż są od strony technicznej proste metody i Janek w tym kierunku właśnie szedł. Pokazać na przykład to, co się nazywa architekturą korporacyjną, czyli model organizacyjny fabryki, korporacji, państwa, po to, żeby realizować jakieś cele i żeby były jasne kryteria oceny, a z nich wynikałoby wskaźniki tej oceny, stałby się ten proces jakoś tam mierzalny. I Janek równocześnie powiedział, że ten ustrój, który mamy, uniemożliwia to, ponieważ sama administracja nie jest w stanie się zreformować, ponieważ to nie jest absolutnie w jej
interesie. To tak przy okazji. Pytanie, czy rodzaj ustroju nie odpowiada nam pytanie, w którym byłoby to łatwiejsze. Wydaje się, że ustrój kanclerski, w którym w rozbudowanej kancelarii byłoby takie centrum deregulacyjne i porządkowe, prędzej czy później by się rozchorowało, ponieważ interesem kanclerza jest nie tylko zarządzanie państwem, ale także administracją. Otóż jak administracja jest niezadowolona, to władza zaczyna się sypać. Pytanie, czy ustrój prezydencki, w którym taki punkt kontrolny byłby, nie byłoby łatwiejsze, bo on jest oddalony właśnie od odpowiedzialności egzekutywnej, a zarazem jest takim, mógłby być takim patronem. Ale jak też Janek powiedział, to są też kwestie inżynierskie. Można próbować tych rozwiązań. Jedyny kłopot jest taki, że mamy próbowanie rozłożone w kadencjach, a kadencje trwają po 4 lata, a obawiam się, że eksperymentowania na tym kraju, który się nazywa Polska, przez 2 kadencje nie przeżyjemy już. Nawet nie jestem pewien, czy przeżyjemy jeszcze jedną taką samą kadencję. Jeśli do tego dodamy peryferyjność Polski w tym układzie Unii Europejskiej, jej zależność historyczną od tego obszaru, to okaże się, że pytanie o państwo jest jeszcze ważniejsze, bo jest pytanie, czy jesteśmy suwerenami ewentualnego procesu decyzyjnego, który mógłby to państwo poprawić, czy przypadkiem regulacje unijne albo polityka unijna by nie przeszkadzała. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, czy przypadkiem proces, który ja nazywam delikatnie integracją różnych władz, do tego bym dodał 4 media, 5 biznes, czy to przypadkiem nie jest także stanem, w którym poprawić to państwo jest jeszcze trudniej, ponieważ interesy tego zintegrowanego, nie wiem, czy ciała, czy organizmu, coraz bardziej dominują nad interesami społecznymi, szczególnie w kraju zależnym. Więc jeszcze raz wrócę do pytania, jak sobie wyobrażacie drogę ewolucyjnego poprawiania takiego państwa? Ja myślę, że dla próby znalezienia odpowiedzi należałoby zacząć od tego, aby spróbować ustalić, co jest skutkiem, a co jest przyczyną. Bo poruszamy się w takim obiekcie, w którym nie do końca wiemy, co generuje, czy jest pierwotnym impulsem, a co jest reakcją na ten impuls. Otóż oczywiście uznając, że mamy ograniczoną suwerenność poprzez różne wpływy oficjalne i nieoficjalne, polityczne i gospodarcze, że mamy nieudolną klasę i czasami nieuczciwą klasę polityczną i mamy frustrowane społeczeństwo, no to pozostaje przy takiej diagnozie albo wyjechać do lepiej zorganizowanych krajów, albo wybrać jedną z bardziej honorowych form przeniesienia się do lepszego świata, prawda? Ale nie, to byłoby związane z poddaniem się takiej ideologii, czy też frazeologii determinizmu marksowskiego, który na szczęście, jak wiemy, został negatywnie zweryfikowany przez życie i nasze społeczeństwo również. Zatem rozwiązania pewnie są, zaraz powiem jakie, ale pierwszym i takim fundamentalnym do tego, aby odpowiedzieć jak, trzeba najpierw wiedzieć co. Czyli wreszcie trzeba powiedzieć, jaką dana grupa polityczna, jaki ma pomysł, jaki ma model organizacji państwa, zarówno w sferze aksjologicznej, czyli na czym chce budować to państwo, później w oparciu o jakie jego funkcje i jakie fundamenty jednocześnie i na koniec jakimi instytucjami i jak zorganizowanymi instytucjami ten model chce wprowadzić w życie, a później realizować. Bez takiego przemyślenia będziemy ciągle na poziomie dyskusji filozoficznych albo parafilozoficznych, które za grosz nas nie przybliżą do końcowego rozwiązania, bo państwo i jego instytucje są bytami fizycznymi, tak?
Są to żywi ludzie, którzy mają określone kompetencje i uprawnienia, mają do dyspozycji określone zasoby materialne i rzeczowe i trzeba powiedzieć, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby z tych wszystkich atrybutów chcieli korzystać i w jaki sposób chcemy ich kontrolować. Zatem pierwszą rzeczą jest zdefiniowanie, jak duże ma być państwo. Mamy duże, źle zorganizowane, chaotyczne i często niesprawiedliwe. W związku z tym, zgodnie z teorią systemów i empirią, należy po pierwsze zaproponować istotne ograniczenie państwa rozumianego jako jego funkcje, kompetencje i emanację biurokratyczną do tego minimum, na dzisiaj oczywiście definiowanego minimum, które uznajemy za konieczne. Jak zredukujemy obszar aktywności i obszar przyszłej reformy, to będzie łatwiej tą przyszłą reformę, czy tam kontrrewolucję może bardziej niż reformę, przeprowadzić. Jak będziemy chcieli robić to w obrębie obecnej aktywności i wielkości tych bytów, to prawie na pewno nam się nie uda. Drugi element to taki, aby wprowadzić pewien, o czym już mówiliśmy, porządek zasad naczelnych. No albo uznajemy, że mamy parlament, władzę wykonawczą, kanclerską lub prezydencką i mamy władzę sądowniczą, albo zamieniamy te funkcje, tak? Czyli poprzez wręcz zakaz pewnych inicjatyw czy działań właściwych dla parlamentu, a dzisiaj zdominowanych przez rząd, nie bardzo widzę możliwość prowadzenia takiego samoograniczenia się rządu, bo niby dlaczego miałby rząd rezygnować z tak daleko idących uprawnień, jak uprawnienia legislacyjne czy innego typu funkcje, tak? To trzeba po prostu zakazać. Ja zwracam uwagę, że duch Konstytucji Amerykańskiej i jego główna filozofia budowania, filozofia, która przyświecała budowaniu tej konstytucji, było jak chronić obywateli przed agresją państwa rozumiane jako polityków i administrację. Taka była funkcja, prawda? A nie jak dawać racjonalne czy słuszne kompetencje poszczególnym ciałom. Zatem powinien być to skonstruowane na zasadzie ochrony obywateli przed nadmierną aktywnością, a tym samym jasnym i w oparciu o skończony zbiór zasad i uprawnień nadawanie prerogatyw poszczególnym instytucjom państwowym. I w ramach tego porządku pierwotnego należałoby zaproponować polityki, którymi chciano by realizować to, co jest istotą państwa, czego tutaj chyba nie wymienił pan Filip, mianowicie działania na rzecz dobra wspólnego. Tak? Działanie na rzecz dobra wspólnego. Czyli jak rozumiemy i jak chcemy działać na rzecz dobra wspólnego w tych aktywnościach, które są naturalnymi aktywnościami ludzi, prawda? Czyli aktywności politycznej, aktywności gospodarczej, aktywności społecznej. I temu miałoby służyć również dedykowane tym politykom instytucje i zasoby. Stworzenie takiego pełnego modelu jest oczywiście możliwe i intelektualnie, i organizacyjnie, tylko ono wtedy wymaga konsekwencji, po pierwsze odwagi w prezentacji takiego rozwiązania, a po drugie konsekwencji. No, nie może być tak, jak to się zdarzało niemal zawsze, że deklaracje okresu wyborczego istotnie się rozmieniały z praktyką po dokonaniu już wyboru, prawda? Czasami dramatycznie rozmijały się, bez konsekwencji, poza może jednorazowym przegranym kolejnych wyborów. Bez powiedzenia tego, jak chcielibyśmy zbudować tak rozumiany model państwa i jak chcielibyśmy tym państwem zarządzać funkcji potrzeb własnych, będzie trudno przekonać kogokolwiek do tego, aby w ogóle nad tym zagadnieniem chciał się pochylić. Ja chciałbym zacząć od paru uwag też do moich przedmówców i w ten sposób poniekąd odpowiedzieć właśnie na pytanie, które tutaj padło. Znaczy w samym pytaniu troszeczkę mój niepokój jednak i takie są moje doświadczenia wielu lat pracy w administracji, budzi zawsze takie podejście, bo wprowadźmy standardy korporacyjne, inżynieria. Ja byłbym bardziej zwolennikiem budowy państwa i budowy podejścia od państwa poprzez budowę najpierw przede wszystkim pewnych postaw
samych obywateli. Po prostu dopóty obywatele, Polacy, społeczeństwo, naród nie będzie zainteresowany funkcjonowaniem państwa w taki sposób bieżący, poprzez wywieranie określonego nacisku, to wszelkie takie jednorazowe, nawet bardzo efektowne organizacyjne ruchy mogą być albo mało skuteczne, albo skuteczne w ogóle, bo to mogą być wprowadzone jednorazowo przez dany rząd, prawda, to będą jakieś wysepki, prawda, doskonałej organizacji, która zderzy się z tym ogólnym bezwładem. To jest troszeczkę czasami na tej zasadzie jak wprowadzenie, prawda, jakichś skomplikowanych maszyn liczących komputerów do państwa o bardzo niskiej infrastrukturze. Czy istnieje rynek państw? Niewątpliwie, no na pewno w Unii Europejskiej to widać, Polacy udowadniają to głosując nogami, prawda, i przenosząc się do tych państw, które są lepiej zorganizowane, ale właśnie te państwa lepiej zorganizowane, one są państwami również silnymi i bardzo istotnie w sposób niespotykany u nas w Polsce ingerujący w prywatne życie obywateli, bo tutaj chciałbym troszeczkę zapolemizować z tą tezą, że właśnie to sprawne państwo to jest to państwo, którego jest mniej, no bo niewątpliwie Holandia jest lepiej zorganizowanym państwem niż Polska, to jest kraj, w którym kupując dom nie mogę zadecydować, na jaki kolor pomaluję jego ściany i dachu, bo są uchwały albo lokalnych rajców, albo wytyczne dla planów, są nawet zakazy, opowiadał mi znajomy, że nie mógł sobie garażu wybudować przy domu, ponieważ był nakaz, że wszystkie samochody mają być parkowane przy ulicy. Więc tam te państwa lepiej zorganizowane ingerują bardzo często głębiej w życie pojedynczych obywateli, tylko oczywiście ingerują w sposób zorganizowany i w sposób taki, w którym większość tych obywateli to akceptuje. U nas ingerują chaotycznie, pojedynczo, prawda, pojedyncze osoby mogą być przez państwo zniszczone totalnie, ale są jednocześnie całe rzeczywiście grupy ludzi, prawda, którzy mogą żyć jakby poza państwem. Jeśli chodzi o nasz aparat państwowy, jeżeli popatrzymy na statystyki, my, proszę państwa, w liczbie urzędników, w procencie urzędników wśród wszystkich zatrudnionych, a także w liczbie urzędników publicznych przypadających na 10 tysięcy mieszkańców, jesteśmy tak gdzieś mniej więcej w 1/3 krajów Unii Europejskiej o najniższym zatrudnieniu. Wcale nie mamy tego aparatu publicznego tak bardzo rozbudowanego. To troszeczkę przypomina pewną daleką paralelą jest w stosunku do sytuacji carskiej Rosji, która uchodziła za państwo policyjne, a miała liczbę policjantów na przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wielokrotnie niższą niż Wielka Brytania, tylko że po prostu oczywiście działa urbanizacja, ale też właśnie to tłumaczy też wybuch rewolucji, prawda, że te całe masy ludności były rzeczywiście w gruncie rzeczy bardzo słabo kontrolowane. Państwo, jeżeli reagowało, to reagowało w skrajnych przypadkach i wtedy niezwykle brutalnie poprzez wojsko, prawda, zabijając obywateli i tak dalej, i tak dalej. Więc my po prostu myślę, że oczywiście odrębną kwestią jest funkcje, rozbudowane funkcje państwa, ale aparat państwowy w Polsce jest wcale nie tak liczny, a przy tym jest bardzo źle zorganizowany, co nie ulega wątpliwości. Wydaje mi się, że punktem wyjścia powinno być jednak stworzenie tutaj od tych, którzy zdobędą władzę i będą chcieli wprowadzać reformy, no wymagałoby dużego samopoświęcenia, bo prowadziłoby to do ograniczenia właśnie ich własnej władzy. Kluczem, punktem wyjścia jest jednak transparentność. Ja jestem przekonany, że wiedza Polaków o państwie jest bardzo niska, co wynika również z niejasności konstrukcji samej. Wielu ludzi, na przykład pamiętam prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, uważał, że to prezydent jest od załatwiania, prawda, zasiłków dla bezrobotnych, czy jakichś takich, że prezydent ma realną władzę, prawda. Często ludzie mylą władzę, administrację państwową z samorządową, nie rozumieją sądów. Ja bym powiedział tak, że to, że w Warszawie, ja się spotkałem, chociaż no nie jestem prawnikiem, więc nie jestem, tylko relata refero, powtarzam opinię prawników, którzy twierdzą, że to, że procesy w Warszawie toczą się
tak długo i że są apelacje, że są odwołania, to wynika no, oczywiście z tego, że jest więcej pieniędzy wchodzi w grę i że ludzi prowadzących stać na to, żeby zapłacić prawników prowadzących i paradoksalnie jest większej niż w innych ośrodkach miejskich, bo na przykład na przeciwnym biegunie znajduje się Gdańsk, większej wolności w Warszawie, to znaczy, że po prostu w mniejszych ośrodkach wszyscy wiedzą, jak układ funkcjonuje, wszyscy wiedzą, do jakiego adwokata iść, żeby sprawę popchnął albo nie popchnął i sprawa się szybko kończy, prawda? W Warszawie jest więcej ośrodków konkurencyjnych, więc stąd tutaj ten procesowanie się ma sens dla tych, którzy to procesowanie uprawiają, natomiast na prowincji ludzie są bardzo często bezsilni, bo jest jeden układ, prawda? Prokurator, sędzia, znany adwokat i na tym sprawa się kończy, nie ma co się szamotać, prawda? Bo się i tak przegra, a dodatkowo ludzie tam mają na ogół niższe dochody, mniejsze możliwości finansowe, żeby wynająć sobie jakiegoś prawnika spoza tego ośrodka. Więc pierwsza rzecz wydaje mi się, że transparentność. Znaczy, jeżeli obywatel ma poczucie łatwości dostępu do informacji, trudniej poddany jest pewnym manipulacjom. Filip wspominał o nędzy parlamentarzystów. No jeżeli otworzymy prasę, no to czytamy o tym, prawda, że tam poseł X, prawda, zarabia 12 tysięcy brutto, prawda, a pani Leokadia B pracuje na kasie, zarabia 1100 zł, prawda, skandal, rozbijają się, jedzą za nasze pieniądze. Jest taki klimat, prawda, że ograniczenia możliwości i szczerze mówiąc ci, którzy mają do czynienia ze światem politycznym, wiedzą o tym, że kariera szeregowego posła w dzisiejszych czasach nie jest atrakcyjna dla wielu, podobnie jak kariera wyższych urzędników w administracji państwowej właśnie z tych przyczyn. Wczoraj organizowaliśmy taką wspólnie Instytut Sobieskiego i Fundacja Adenauera debatę na temat finansowania partii politycznych i przy dyskutowaniu o kwestiach tych zarobków, dochodów posłów i wydatków państwa na demokrację, czyli finansowania urzędników państwowych, ale również finansowania partii politycznych. Różnica między Polską a Niemcami była taka, że kwestie, czy partie polityczne powinny być subwencjonowane z budżetu państwa, zostały jednoznacznie rozstrzygnięte wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, co dla większości obywateli Niemiec było wystarczającym argumentem, które oni rozumieli. W Polsce znaczenie Trybunału Konstytucyjnego dla ogromnej większości ludzi jest no, prawie żadne, prawda? To nie ma, wyroki, opinia gazety Fakt ma większe znaczenie dla większości obywateli niż wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ten słaby autorytet władz również legislacji wynika po prostu z braku zaufania obywateli do państwa, co jest efektem braku transparentności. Te wszystkie boje, o których słyszymy, prawda, podejmowane no, głównie przez polityków opozycyjnych, a czasami jakieś niezależne społeczne inicjatywy o dostęp do informacji, brak standaryzacji informacji, brak takiej zasady, o której opowiadał mi jeden z wyższych urzędników kanadyjskich, który przyjechał na konferencję do Polski, był wiceministrem i powiedział, że ja jestem teraz w Polsce i każdy obywatel Kanady może wejść na stronę mojego ministerstwa, otworzyć stronę internetową z informacją, co ja teraz robię, ile kosztował mój bilet lotniczy, jaką klasą jechałem, w jakim hotelu mieszkam, jaką mam dietę i jakie są punkty programu w Polsce. Prawda? Jest to sytuacja niemożliwa dla standardów w Polsce, ale to buduje zaufanie obywateli dla władzy. U nas tego zaufania nie ma i myślę, że warunkiem teraz wprowadzenia reform, nawet takich, o których mówił tutaj Filip, jest najpierw zaufanie obywateli, że to ma sens, bo gdzieś w centrum powstaje idea, idzie sygnał w dół. Przykład, Donald Tusk w poprzedniej kadencji zadecydował o redukcji 10% urzędników w urzędach centralnych. No oczywiście był to podejście bardzo prymitywne, bo to tak jakby w parku samochodowym, gdzie jest 100 samochodów, powiedzieć, redukujemy o 10% park maszynowy, ale nie, że wycofujemy 10 samochodów, tylko po 10% w każdym samochodzie wyciągamy tego, co tam jest. No to urzędy w tym momencie na gwałt zaczęły na papierze tworzyć
dodatkowe miejsca pracy, na które jeszcze nie i znajdować pieniądze w swoich budżetach, na które nikogo nie zatrudniano, tylko po prostu redukowano te miejsca, na których nie było ludzi, czyli fakt, ale jeszcze trochę tych miejsc zostało, czyli tych urzędników przybyło dzięki temu ruchowi premiera, no bo oni powiedzieli, proszę, mamy tutaj 20 w ostatnim roku miejsc nam przybyło, 18 żeśmy zlikwidowali, ale dwóch jeszcze żeśmy zatrudnili, prawda, więc tak to zadziałało, ale to wynikało również z tego braku transparencji również w tych wszystkich kwestiach, które są związane z dochodami, z braku poczucia tego, również takiej świadomości, ale to nie jest tylko choroba Polski, ale choroba szersza, że jeżeli mówimy o finansowaniu demokracji, o wydatkach publicznych na instytucje państwowe, to na przykład dyskutuje się o pensjach ministrów, parlamentarzystów, a nie mówi się, że wydatkami publicznymi są na przykład wydatki na media publiczne. I przykładem jest tutaj na przykład jedna ze spikerek, która 12 razy w miesiącu czyta z promptera przez 20 minut informacje i dostaje za to 30 tysięcy złotych. Jeżeli funkcję prezydenta sprowadzimy też do tego, że on występuje w telewizji, czyta z promptera albo z kartki, no to on więcej czasu antenowego spędza w telewizji niż ta spikerka, zarabia mniej. Więc to jest taki pewien, oboje są płaceni z pieniędzy publicznych, więc warto mieć to również na uwadze, że jeżeli mówimy o wydatkach pieniędzy publicznych, no to porównajmy wydatki na profesor Morlock z Uniwersytetu w Düsseldorfie, wczoraj mówił o tym, że ile państwo niemieckie wydaje na transmisję meczy piłkarskich, a ile na utrzymanie rządu i parlamentu, no więc wielokrotnie więcej wydaje na zakup praw transmisji, no bo ludzie tego chcą, prawda, no z tym się też musimy zmierzyć. Element polemiczny czy później? Ale tylko krótki. Tylko z dwoma rzeczami, tak, bo one się pojawiają w wielu wypowiedziach. Moim zdaniem ta wiara w to, że poprzez edukację możemy coś zmienić, jest fetyszem, który no nie znajduje żadnego uzasadnienia, tak? No bo kto miałby edukować? Ci, co są zdemoralizowani, a również spora część edukatorów, prawda, jest zdemoralizowana i zachowuje się w sposób kastowy, absolutnie nieprzystający przysiędze, którą składają, prawda? I w związku z tym, kto miałby edukować i w jaki sposób mielibyśmy edukować? Poza tym, jaki będzie praktyczny wymiar takiej edukacji, jakby się znalazła ta grupa judymów dzisiejszych, w sytuacji, kiedy mówią dzieciom, postępujcie przyzwoicie, szanujcie pieniądze publiczne, a te dzieci idą do domu i patrzą, co się dzieje wkoło, prawda? No może nie w domu, ale we wszystkich instytucjach otaczających. Zatem taka pedagogika, poza tym, że już nie miałby kto jej wykładać, oczywiście nie ma żadnego sensu, bo istotą jest to, aby najpierw pokazać wzorce i konsekwentnie je realizować, a przy tak daleko idącym rozsynchronizowaniu, jakie mamy, tylko zmniejszając obszar oddziaływania i kontroli, można by próbować to zrobić. I drugi element dotyczy biurokracji. No oczywiście biurokracji mamy w Polsce znacznie za dużo. To, że rozrzutni Niemcy, Holendrzy czy Skandynawowie mają jeszcze więcej, to jest żaden argument, tak? Bo robią jeszcze większe głupstwo, tylko że ich w przeciwieństwie do nas na to głupstwo stać. Nadmiar biurokracji ma nie tylko wymiar ekonomiczny, bo trzeba utrzymywać spore zasoby pracy, które nie wytwarzają żadnej wartości dodanej, ma walor demoralizujący, bo widać, jak te pieniądze publiczne poprzez niekompetencje i nadmierne formalizmy są marnowane. I po trzecie, zgodnie z różnymi prawami Murphy'ego, nadmiernie rozbudowana administracja dla uzasadnienia swojej aktywności będzie prześladowała własnych obywateli tylko po to, żeby dowieść potrzeby, co zresztą ma miejsce. Zatem proponuję, abyśmy mówili o tych rozwiązaniach, które no mogą mieć walor praktyczny i nie były dotychczas weryfikowane negatywnie przez nasze doświadczenie. To teraz ja polemicznie do ostatniego zdania. Wielkość państw jest zmienna w zależności od poziomu rozwoju. Proszę mi pokazać państwo w ogóle na świecie, rozwinięte, wysoko, które ma, nie wiem, udział administracji będzie 30%. No nie ma takiego PKB. Raczej są w kierunku 40%. Możemy mówić, że Estonia jest jakimś wzorem. Może, ale to troszeczkę mała, prawda, w ogóle są masa kulturowych czynników. Stany Zjednoczone w latach 40 miały 27%. Tak, a my jesteśmy już dzisiaj... biedniejsi niż Stany Zjednoczone.
na głowę jesteśmy bogatsi niż w latach 40. I teraz problemem Polski jest raczej to, że proporcja wielkości administracji, bo tutaj było, że to jest tam w jednej trzeciej od końca, ale PKB jest drugie od końca, tak? I w tym sensie można powiedzieć, no za duża, w relatywnie za duża. Ale z drugiej strony, i tu się też z tą drugą rzeczą nie zgadzam, administracja jak najbardziej wnosi wartość dodaną, no bo bez tego nie ma usług publicznych. Znaczy to w ogóle jest nie do wyobrażenia i tutaj sięgamy do Maxa Webera. I myślę, że Max Weber dobrze Państwu uświadomi różnicę między jakby też kulturową. Znaczy to jest, to co ja teraz powiem, to jest taki skrót z opisu legitymizacji biurokratycznej, jako, jak on to mówił, jedynego racjonalnego, opartego na wiedzy sposobu panowania. I ona się opiera na wierze w legalność i tam jest ten element wiary istotny. Polacy po prostu nie mają tej wiary, tak? Niemcy wierzą w legalność państwa, w związku z tym są bardzo łatwo posłuszni. Polacy mają taki sceptycyzm generalnie, jeśli chodzi o legalność pewnych rzeczy. To też jest związane z, no, z komunizmem, tam stanem wojennym, przekształcaniem państwa, w ogóle z całym problemem sprawiedliwości tranzycyjnej, tak, czyli obowiązywaniem jakichś nieformalnych reguł sprawiedliwości z dawnych czasów, nowych reguł jakichś ustanawianych, takich tam właśnie jesteśmy, na, powiedzmy, że ten, umówmy się, że ten generał Jaruzelski wczoraj umarł, już tak niech będzie, to teraz właściwie kończy się pewna epoka, tak, i właściwie to jest ten moment, który Konstytucja 3 maja przewidywała jako moment wygaszenia Konstytucji, tak, i taki sunset clause był w Konstytucji 3 maja, 25 lat będzie obowiązywała. Dlaczego? Bo po 25 latach jej funkcjonowania miała nastąpić pewna transformacja społeczna. Tam miało być uszlachcanie mieszczan i tak dalej. To będzie inne społeczeństwo. Wtedy trzeba pisać inną konstytucję. I w jakimś sensie my osiągamy ten punkt, w którym ta nowa konstytucja powinna być pisana i to jest zasadne. Natomiast jej nie mogą napisać starzy politycy. Znaczy ci, co byli, że tak powiem, wyszli z Egiptu, no nie pisali konstytucji Izraela, tak? No to jest umowna, chodzi o całe pokolenie, znaczy tutaj jakby bez odejścia dwóch głównych liderów z polityki, co się skończy, ci się przebudową sceny partyjnej, bo te partie są tak pod nich skonstruowane, że one moim zdaniem nie przetrwają ich odejścia, będzie jakaś tam rekonfiguracja, one się jakoś tam inaczej zrekonfigurują, ja nie wiem jak, ale to będą inne partie. W związku z tym pewne też mechanizmy uniemożliwiające kooperację międzypartyjną po prostu, no być może, nie mówię, że znikną, ale mogą częściowo zmaleć. No, w roku, w którym Niemcy zawarli pierwszą wielką koalicję, myśmy właśnie naszej pierwszej wielkiej koalicji nie zawarli i w tym klinczu tej niespełnionej wielkiej koalicji trwimy do dziś. Czego głębokie konsekwencje już potem widzieliśmy, prawda, jak rząd robił na złość prezydentowi i tak dalej. I ja mówię to świadomie, nie zabierając, że tak powiem, tutaj strony, kogo bardziej lubię, bo uważam, że to jest w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o skutki, to jest nieistotne. Tak naprawdę. Można powiedzieć, historycy, politologowie będą tam, powinni to badać, publicyści powinni to podkreślać, ale z punktu widzenia funkcjonowania państwa ten efekt jest taki sam. Dalej, teraz żebyśmy zrozumieli, kapitalizm jest niemożliwy bez biurokracji. To jest niemożliwe. Znaczy biurokracja stabilizuje rzeczywistość. Dwa główne cele każdej biurokracji, łącznie z biurokracją biznesową, i to też trzeba pamiętać, że biznes, duży biznes, to jest biurokracja. W związku z tym wracamy znowu do Webera. Biurokrację może ograniczyć tylko i wyłącznie kontrbiurokracja, więc jeżeli mówimy o ograniczaniu państwa, to musimy budować biurokratyczne instrumenty jego rozmontowywania, bo biurokracja to jest, znaczy gdyby się podjąć takie, bym powiedział, bolszewickie dosyć podejście, typu teraz musimy to rozwalić, no to jesteśmy w sytuacji Armii Powstania Styczniowego przeciwko Armii Rosyjskiej. No to nie jest taka proporcja sił, tak? To, no nie, no naprawdę, to był smutny wyczyn, to powstanie styczniowe. Druga rzecz, i to jest też, czego nie doceniamy,
jedyną siłą, tak pisze Weber, która przewyższa administrację czy biurokrację, bo to jest tu synonim, to nie jest biurokracja w sensie takim pejoratywnym, tylko po prostu to jest taki model panowania i stabilizacji otoczenia, sprężystości, kompetencji i tak dalej. On to opisał 100 lat temu, więc te proporcje między wykształceniem urzędnika a przeciętnego obywatela były trochę inne wtedy. Ale jedynym podmiotem, który biurokrację przewyższa w zakresie swoich własnych spraw, jest przedsiębiorca. Przedsiębiorca rozumiany jako biurokracja biznesowa. Znaczy, jeżeli przedsiębiorstwa w Polsce są po prostu małe, polskie, to one nie będą że miały żadnej siły przeciwko dużej, silnej czy nawet słabej biurokracji. Natomiast duże biurokracje komercyjne, takie jak Procter & Gamble, IBM i tak dalej, nie mają aż takiego dużego problemu, żeby zmagać się z polskim państwem, bo są duże. Więc odpowiedź tak naprawdę do polskiego biznesu jest też taka, jak chcecie mieć większy wpływ na państwo, to stwórzcie większe firmy. Robcie fuzje. Pan się śmieje, ale ma pan na przykład, dam pan dwa przykłady. Ma pan Copex i Famur. Firmy, które mają co najmniej po miliard kapitalizacji. I one rywalizują w Polsce, druga ma większy udział w rynku zagranicznym, ale się nie połączą. Jest PESA i jest Newag. Dwie duże, jak na Polskę duże, a globalnie bynajmniej nie duże firmy, które rywalizują o przetargi rzędu 10 pociągów, tak? A naprzeciwko nich stoją firmy takie jak Siemens, Bombardier i tak dalej, Stadler, które są typowo, mają typowo monopolistyczną pozycję na swoim własnym rynku i mają konkurencję monopolistyczną pomiędzy innymi państwami. Jeżeli biznes nie robi fuzji, po prostu wprowadzenia fuzji, nie tworzy większych organizmów, jest mniej sprawny, ma niższą specjalizację wewnętrzną, ma mniejszą zdolność akumulacji kapitału i tak dalej, tak dalej, po prostu nie będzie. W polskim biznesie oczywiście, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No gratuluję, ale to co to ma wspólnego z szybkim wzrostem firm? Ja prowadzę teraz projekt na temat strategii szybkiego wzrostu firm i mogę panu powiedzieć, że w Polsce jest... Że w Polsce jest... na polskiej giełdzie jest 28 firm ze 170, które są przemysłowe, których kapitalizacja od momentu debiutu przekracza 100%. Mamy LPP, to jest 16% wzrostu, mamy firmy, które mają tam po 300%, ale to 28 firm. Reszta firm ma bardzo poważny problem ze wzrostem. I to nie jest problem tylko polskich firm, to jest problem wszystkich firm. Ale ja stawiam taką tezę, że po pierwsze firmy w Polsce... Nie, to w ogóle, proszę pani, może pani sprzedawać produkty na całym świecie. Problem polskiej produkcji jest taki, że 50% tego, co się w Polsce wytwarza, to jest produkcja regionalna. Jeżeli konsumenci europejscy mają kryzys, to część szuka innych konsumentów, tylko polskie firmy mają duży problem, że szukać innych konsumentów poza Europą. Że mówimy o budowaniu naprawdę zaawansowanych organizmów gospodarczych, a nie takich, jakich były, nie wiem, w latach 30. W Polsce, tak? No to nie, no... No to możemy porozmawiać mniej więcej, jak wygląda szybkie tworzenie biurokracji korporacyjnej. W Polsce nie umiemy szybko tworzyć biurokracji korporacyjnych, po prostu tych biznesowych. W związku z tym ich siła przetargowa w zderzeniu z państwem i zdolność ich ograniczania, bo ambicje zawsze uderzają o ambicje, tak? To jest James Madison, a biurokracja zawsze jest po prostu z definicji ograniczona przez kontrbiurokrację. Czy to są biurokracje partyjne, czy są biurokracje komercyjne. I trzecia rzecz, to jest takie pytanie, czy regulacja może prowadzić do buntu administracji? Nie musi, oczywiście w Polsce będzie, bo wszyscy uważają, że stracą pracę, ale są dwa, trzy narzędzia, które można rozważyć. Po pierwsze, trzeba w Polsce odejść od określania stawek etatowych. Po prostu trzeba pokazać, to są wasze budżety na personel, i wy sobie zarządzajcie nim jak chcecie. Możecie płacić po 20 tysięcy 10 ludziom, możecie płacić po 3 tysiące 30 ludziom. Nas to nie interesuje. Macie tylko taki wskaźnik do wykonania. Plus wskaźnik kosztochłonności też procesowej. To jest bardzo prosta sprawa. I to buduje pewne bodźce.
które siłą rzeczy muszą, jeżeli jest jakieś rozliczanie w administracji, no to siłą rzeczy z czasem zaczynają działać. Druga formuła, no to jest sztywna formuła, zatrudniamy jednego na dwóch odchodzących. I w związku z tym tego typu reguły z czasem, nie od jutra, ale przez kilkanaście lat funkcjonowania, wyraźnie, tak jak renty w Polsce ograniczono, też po prostu przez długi proces weryfikacji. I dzisiaj jest ich dużo, dużo mniej niż było ich 10 lat temu. I ogólnie, jeśli chodzi o narzędzia administracyjne, i to już jest dzisiaj, bym powiedział, główny nurt transformacji administracji w tych dojrzałych państwach, no to jest kultura lean, tak? Znaczy, czyli szczupła kultura zarządzania procesami, taka, tak zwany toyotyzm. To jest taka kultura, która na przykład na szpitalach się świetnie sprawdza, w sądach mogłaby się też dobrze sprawdzać. Ona ma jedną cenę. Na przykładzie sądu Państwu pokażę. W Polsce można prowadzić rozprawy w trybie ciągłym. To jest jak najbardziej normalna sprawa, to jest możliwe. To trwa powiedzmy 3 dni do tygodnia, do 5, 6, 7 rozpraw dzień po dniu. Tylko nikt tego nie chce robić, ponieważ od razu są oskarżenia o przewłokę. W związku z tym otwiera się 50 spraw, one się toczą co 4 miesiące i wyrok w każdy z nich zapada za 2-3 lata. No, chyba że jest prostsza. Problem jest taki, że można by było każdemu wyższej jakości usługę, nazwijmy to, sprawiedliwości dostarczyć w tydzień, ale ktoś musi poczekać. I problemem jest to, że nie ma reguły, sprawiedliwościowej właśnie reguły, takiej jak mówiłem na początku, o tym, na czym polega mechanizm czekania. To jest to samo jest w NFZ-cie i tak dalej. Jest tak, że w społeczeństwie, które no, ma ograniczone bardzo środki, tak jak my, a długość życia i wszystkie nasze oczekiwania rosną, musi się to jest konieczne, po prostu to oczekiwanie jest ceną. Jak mamy duży popyt na usługę, to tworzy się kolejka. I oczywiście jest jakiś tam mechanizm, czy kto pierwszy, czy tam jakiś inny, czy kto jest bardziej poszkodowany, czy jakaś wartość sporu i tak dalej. I tego typu sporów politycy w Polsce unikają. Nie chcą podejmować takich decyzji. I masa rzeczy związanych dzisiaj ze źle funkcjonującym państwem, na przykład na przykładzie sektora energetycznego, polega na absolutnej politycznej niezdolności do podjęcia decyzji. To jest problem łupków, to jest problem ustawy o źródłach zielonych i tak dalej. Projekty były 3 czy 4, przez administrację wszystko zrobiła, żeby to przepchnąć, natomiast politycy nie chcą podejmować decyzji. I to jest moment, w którym można powiedzieć tak, to znaczy zdolność tego systemu politycznego, bo to jest jego główne zadanie, on się wyczerpał. Czemu się wyczerpał? Bo nie chce podejmować decyzji, unika ich. I to jest polityczna konsekwencja. I w tym sensie, jeżeli jest gdzieś rewolucja potrzebna, to raczej w wyborze polityków niż w samym tam wyrzucaniu urzędników z pracy. To Irku, proszę o krótką polemikę i oddajmy Państwu głosy. Tak, no bo wiele wątków to w 3 zdaniach może tylko. Po pierwsze, oczywiście żadna biurokracja nie wytwarza wartości dodanej, jest koniecznością, a nie jest po to, aby wytwarzała wartość dodaną, tylko po to, żeby realizowała te funkcje, które wspólnota spontanicznie nie jest w stanie zorganizować, bo częścią biurokracji jest wojsko, policja, prawda, i inne tego typu służby. Usługi publiczne. Tak, które po prostu, no usługi publiczne to te, które realizują państwo, czy musimy mieć kuratora po to, żeby dzieci uczyć, prawda, czy musimy mieć wojewódzkiego dyrektora ZOZ-u, żeby z usług lekarza korzystać, tak, no, gdzie to jest wartość dodana, prawda, w tego typu. Czy musimy mieć inspektorów, którzy będą sprawdzali, czy nam drzwi w domu się otwierają w prawo czy w lewo, prawda, bo będzie zgodne albo niezgodne z prawem budowlanym, to jest ta wartość dodana. No przecież tak nie jest oczywiście. Koniecznie koszt i dlatego jako koszt powinien być na pewnym poziomie minimum, zgodnie ze złotą zasadą, prawda, good enough amerykańska albo złotego środka po arystotelesowsku i nic więcej. Nie ma żadnej wartości dodanej w tym. I drugi element, tutaj pan był uprzejmy pomylić dwie ważne rzeczy. Otóż kapitalizacja giełdowa to jest spekulacyjna wartość prawa do części własności spółki i nijak się ma do potencjału wytwórczego tej spółki, bo bez względu na to, czy spółka na giełdzie, jej wartość rośnie czy maleje, to jej wewnętrzny potencjał wytwórczy jest dokładnie ten sam. Tracą jedni spekulanci na rzecz innych spekulantów, tak? Zatem to są dwie różne wartości. I ostatnie zdanie, największą zdolność do
produktywności i efektywności ekonomicznej mają małe firmy. W dużych firmach przyrost w korporacjach o kilka procent jest uznawany za sukces. Małe i średnie mogą mieć kilkadziesiąt rocznie, jeżeli tylko znajdą właściwy pomysł na swój rozwój. Chciałem powiedzieć coś takiego. Za tydzień mamy spotkanie na temat relacji między rządem a rynkiem czy gospodarką, w którym wezmą udział Jan Staniłko i Ireneusz Jabłoński. To się zapowiada jeszcze bardziej ciekawie, ale na temat usług publicznych to trzeba będzie jeszcze porozmawiać. Proszę, tu jest taki dłuższy sznurek. Trzeba do tego dłuższego sznurka podchodzić. Proszę. Poprosimy o stworzenie kolejki. Dziękuję, Richard Skuza. Przepraszam, jestem to Polak, Anglik. Był bardzo ciekawa rozmowa o system rynkowy i biurokracji i stosunku między obywatel i państw. I problemu jest, szczególnie w Polsce, nie mamy zaufania do państw. No, parę dni temu byłem na ten konferencję niepokonany. I włosy stały mi na końcu słyszeć, jak ten film Układ Zamknięty jest, nie jest coś wyjątkowe, to jest standardowe w Polsce. I nie ma sprawiedliwości. Łatwo zrobić jakiś biznesmen, on ma wysokie obroty i on potrzebuje 200 tysięcy łapówki, żeby wychodzić w więzieniu, bo sędzia może iść układ prokuratury i tak dalej. Dlaczego nie, żeby tam zaczynać obywatel złapić, żeby państwo złapić zaufanie obywatelów, prowadzić system sprawiedliwości, jak są anglosaksowne kraje, gdzie jest najsensowne, gdzie jest system jury, że musi mieć 12 obywatelów i potem sędzie i prawników muszą rozmawiać normalnie ludzi. I oni decydują, i władza nie jest ręka jedna sędzia i nie może być korupcyjnie. I sprawa musi być zrobiona szybko, bo nikogo będzie przychodzić przez 8 lat do sąd. Jest wszystko dowody zamknięte, potem jest rozpraw, nie wiem, trwa 3-4 dni. To jest jeden sposób, może tam zaczyna wygrać zaufności. I w związku z tego może mieć system magistrate, jak jest Anglia, bo jest cały czas sąd rejonowy, bo nie wiem, pokróciłeś prędkość, taki kodeks wykroczenia, taki mały 100, 500, 1000 zł. Dlaczego nie mieć jakoś dobry obywatel, okej? Okay? Idzie, nie wiem, na pół etat, dostaje jakoś pieniędzy i on wydzieli jakoś sprawiedliwość. Na taki mniejszy, bo kogoś był pijany, 500 zł, panie z winy, tak, przyzna się o 500 zł, chlepę, mandat i do widzenia. I to zaczyna integrować obywatel do państw, oni widzą sprawiedliwości. Proszę, nie chcę i tylko tego. Więc pytanie, czy byłby sens mieć ten system w Polsce, czy to bez sensu w tym kraju, przepraszam. Ja bym proponował dwie rzeczy. Najpierw głosy z publiczności i zasadę ad hoc prowadzimy, jak wygląda kolejka. Otóż od przodu do tyłu. Może być, jak się już pan dopchał, a potem będziemy szli rzędami. Dobry wieczór, Zygmunt Strumiński. Proszę Państwa, ja najpierw nie wiem, czy tutaj znowu nie podpadnę Panu Józefowi, ale mam wrażenie, tak, tutaj Pan był uprzejmy, między innymi taką tezę postawić, że społeczeństwo jest jak gdyby niedoinformowane i tu powinno się podciągnąć społeczeństwo w jakiś poziom wiedzy i tak dalej. Pan znowu chyba tutaj do biznesu apelował i myślę, że ta dyskusja na poziomie państwa jest bardzo interesująca, tylko że ja się uważam też za przeciętnego Polaka po prostu i uważam, że w naszym kraju jest tyle zamętu, że ja przychodząc tutaj oczekiwałem jakichś jasnych postulatów takich, co należy robić. Panowie dyskutujecie między sobą. Ja może taką formułę proponował, żeby jacyś spece właśnie porozmawiali między sobą najpierw i wyszli do ludzi z czymś konkretnym, bo no nie wiem, może się mylę, ale na przykład pan był uprzejmy zacząć mówić o, pan wspomniał, zaraz co to było, że jednomandatowe okręgi. Później pan powiedział, że no może coś takiego spróbować. To jest bardzo istotne. To byłby super postulat żelazny, który powinno się wziąć w jakąś agendę, przyjąć do agendy i te. Ale kto ma przyjąć? To jest partie przyjmują, nie ludzie.
No wszystko jedno, to, ale coś, żeby sformułować w kierunku, w czyimś kierunku, no bo co, wrzucimy parę rzeczy w przestrzeń i no, gdzieś mi brakuje konkretnych. Dzień dobry, Michał Drozdek. Mnie tak zainteresowało, nie wiem, może ja się trochę mylę, bo niedobrze rozumiem pojęcia wartość dodana, o której mówił pan Ireneusz, ale chciałem zapytać, jeżeli prawdą jest to, co usłyszeliśmy od pana Filipa, że państwo jest głównym wytwórcą zaufania społecznego, to zaufanie społeczne przez ekonomistów jest określane jako kapitał. Kapitał społeczny, kapitał zaufania i są badania, są nagrody Nobla, że istnienie tego zaufania społecznego, tego kapitału społecznego polepsza wyniki gospodarcze. W związku z tym byłby to jakaś wartość dodana wytworzona przez tą biurokrację, gdyby rzeczywiście spełniała tę funkcję. Nie jest to tylko konieczna formuła, ale jest to także twórcza działalność państwa. Dalej, słuchałem kiedyś referatów współtwórców sukcesu gospodarczego dwóch krajów, które po II wojnie światowej największy ten sukces odniosły, taki spektakularny. Z jednej strony był to człowiek, który uczestniczył w paktach społecznych w Irlandii, całym tym systemie partnerstwa społecznego, który doprowadził do tego skoku między 1987 a 2007 roku Irlandii, także w tej chwili w dalszym ciągu dystansują Brytyjczyków, mimo że kryzys ich najbardziej uderzył. Z drugiej strony minister gospodarki Bawarii, który opowiedział, jak Bawaria z najbiedniejszego kraju w Niemczech po II wojnie światowej, której jeszcze dołożono 2 miliony Niemców sudeckich i granicę z żelazną kurtyną, która utrudniała handel, awansowała do najbogatszego regionu w Europie, czy jednego z najbogatszych, i ma w tej chwili super rozwinięty przemysł, ma uczelnie na najwyższym poziomie, wcześniej nie miała zupełnie. Znaczy miała na niskim poziomie, po prostu cywilizacyjnie wyprzedziła wszystkich pozostałych Niemców, a przy okazji także inne kraje europejskie. I obydwaj ci mówcy zwracali uwagę na działania świadome. Podkreślali, co zapamiętałem bardzo wyraźnie, że myśmy świadomie. I trzy rzeczy mi tak zapamiętały się jako takie strategiczne działania właśnie państwa. Właśnie z inicjatywy rządu państwa, czy jak to tutaj mówimy, biurokracji. Pierwsza to jest wzmacnianie sektora badawczo-rozwojowego. To jest oczywiste, innowacyjność, a więc także uczelni, ale także tego sektora, który na pograniczu biznesu, przemysłu działa. Drugie to jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. W obydwu tych krajach oni podkreślali, że świadomie to robili, jako że ta inicjatywność rozproszona wymaga pomocy państwa, a jest bardzo skuteczna potem w rozwoju gospodarczym. I trzecia rzecz, zmniejszanie rozpiętości bogactwa, dochodów, zarówno pionowe między warstwami społecznymi, jak i między regionami społecznymi. Otóż rozwojowi społecznemu, gospodarczemu sprzyja umiarkowana rozpiętość dochodów. Oczywiście zlikwidować się tego nie da, byłby to utopia, komunizm, natomiast nadmierna rozpiętość nie sprzyja, to by można cały referat na ten temat wygłosić. A więc tu świadoma działalność państwa jako podmiotu strategii rozwojowej przyczyniała się do zwiększenia rozwoju gospodarczego z tymi skutkami, jakie widzimy w tych państwach, bo tam byli świadomi, mądrzy, dalekowzroczni politycy. Także trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, który też jest z działalnością strategiczną, jakąś powiedziałbym mądrą, wyprzedzającą związany, mianowicie największym zagrożeniem w tej chwili rynku wolnego, konkurencji wolnej, nie jest w państwach, powiedzmy, naszego kręgu cywilizacyjnego interwencja państwa.
To już wszyscy wiedzą, że interwencja państwa musi być ograniczona, musi bardziej dotyczyć reguł niż bezpośredniego zarządzania. Największym zagrożeniem dla rynku są widoczne bądź niewidzialne monopole. Jest oligarchizacja, która postępuje nie tylko na wschodzie i w Ameryce Łacińskiej, co widać, ale także w Europie Zachodniej. Wpływ biznesu na politykę jest coraz bardziej widoczny, a to jest właśnie monopolizacja. Otóż mądre państwo, strategicznie myślące, będzie przeciwdziałało różnego rodzaju patologiom, między innymi tym. Niemcy, budując społeczną gospodarkę rynkową, większy nacisk kładli na przeciwdziałanie monopolom niż interwencjonizmowi państwa. Tak, już kończę. I na koniec jeszcze, to też jest działanie państwa, które wytwarza wartość dodaną, bo likwiduje patologię. I ostatni przykład. Ja od 2,5 roku pracuję w Najwyższej Izbie Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli co roku ogłasza, ile to pieniędzy państwo zaoszczędziło dzięki naszej działalności. Jest to kilkakrotnie przewyższające oczywiście nakłady, ale to są tylko te pieniądze, które da się policzyć. Natomiast te pieniądze, które wynikają z naszej działalności, a polegają na tym, że urzędnicy państwowi czy zarządzający groszem publicznym wiedzą, że mogą zostać skontrolowani, to są niepomiernie jeszcze większe. Więc jest ta biurokracja, ja jestem biurokratą, bo pracuję w instytucji państwowej, w Najwyższej Izbie Kontroli, w administracji przecież, ale ta biurokracja też jakąś wartość dodaną wytwarza. Czy ja coś, jakiś błąd w rozumowaniu popełniam, czy inaczej rozumiem wartość dodaną niż pan? Można powiedzieć strasznie prosto. Jeżeli ta wartość dodana nie ma odbicia w PKB, no to nie jest żadną wartością dodaną. Więc pytanie, czy rząd i administracja coś takiego wytwarzają. Otóż sam powiedziałeś, Michał, NIK wytwarza zaufanie społeczne, wytwarza kapitał społeczny. I to jest jego główna funkcja, więc wytwarza. A żeby się obruszyć przeciwko Ireneuszowi, to powiem prosto tak. To jest XIX-wieczny pogląd, że administracja nie przysparza PKB i też XIX-wieczny pogląd na usługi publiczne. Otóż jeśli ludzie budują sobie domki, takie w Holandii z tymi kolorkami, to taka miejscowość ma jakąś wartość. Jest też, wyznacza jej konkurencyjność. Jeżeli dobra jest regulacja i dobre usługi publiczne strażaka na rzecz bezpieczeństwa, inspektoratów, na rzecz tego, żeby prawidłowo te domki zostały wzniesione, to jeżeli to są sensowne usługi publiczne, to wartość tego domu, osiedla, miejscowości jest wyższa. Więc zdecydowanie dobra administracja wytwarza wartość dodaną, czyli przyczynia się do wzrostu PKB i rozumiem, że tu z Ireneuszem mamy kategorycznie biegunowe zdanie na ten temat, ale to właśnie dlatego o tym trzeba rozmawiać i też tym się zająć. Teraz byłaby kolejna, jakiś trzeci rząd. Janusz, wolno dojdziemy do wszystkich. A to teraz dopchał się Janusz, potem pan. Bardzo proszę. Każdy, nie widziałem podniesionej ręki. To znaczy, ja mam pierwszą uwagę taką, to znaczy tutaj mamy chyba wprowadzony pewien chaos pojęciowy trochę, dlatego że nie szkodzi, jak nie szkodzi, jest wyraźne rozróżnienie, na ogół się stosuje, między administracją a biurokracją. To znaczy administracja to jest coś, co jest organizmom różnego typu, w szczególności państwu niezbędne. Natomiast biurokracja to jest to, w co się administracja wyradza, jeżeli nie jest odpowiednio kontrolowana. Biurokracja jest z zasady zła, znaczy administracja natomiast jest niezbędna. Znaczy, przy czym jeszcze mam jedną, znaczy taką uwagę, że z jednej strony państwo to nie jest coś, co przypomina korporację, bo państwo ma jako organizacja trochę inne zadania. Państwo między innymi ma być pomocnicze wobec społeczeństwa i wobec tego, co społeczeństwo może, z czym może sobie poradzić samo i nie powinno się wtrącać w te rzeczy, do których nie jest potrzebne.
przy czym nie ma tu zasady ogólnej, stałej w ogóle, dlatego że zależy to od mentalności ludzi, od wartości wyznawanych przez większość społeczeństwa i tak dalej. I wypracowywanie ogólnego, prawidłowego modelu jest w ogóle bez sensu, dlatego że tak jak widać skutki, nie da się wprowadzać europejskiej demokracji w cywilizacji arabskiej czy w cywilizacjach różnych azjatyckich, chińskiej i tak dalej, to jest nieprzystające. Demokracja, która występuje w cywilizacji łacińskiej, nie pasuje do tych innych. Trzeba by tam zmienić cywilizację, a nie wprowadzać mechanizmy demokratyczne. Tak, inne rzeczy też nie są, nie można zrobić tak, żeby były ustalone raz na zawsze, tylko trzeba je cały czas dostosowywać do realnej, to znaczy to takie mechanizmy, jakie dadzą się wprowadzić i będą działały w społeczeństwie niemieckim, nie będą działały w Polsce. To, co będzie działało prawdopodobnie dobrze w Polsce, niekoniecznie będzie działało w Rosji czy w Indiach. Chyba powinienem zacząć od przedstawienia się, bo jestem pierwszy raz i tylko tak okazjonalnie. Marek Rogosztecki, były kolega Pawła z ISP-u. Ja właśnie chciałem o czegoś innego zacząć, ale mojemu poprzednikowi, chociaż pan sam będzie się bronił, chciałem przypomnieć, że padło określenie biurokracja w sensie weberowskim. Biurokracja w sensie weberowskim i to, jak zostało przedstawione, jest to bardzo poprawne rozróżnienie i tu nie było żadnego pojęciowych pomyłek. Biurokracja w sensie weberowskim to jest sposób zarządzania, tak zwany racjonalny, prawda? Dobrze, ja jestem nieco ponieważ jestem pierwszy raz nieco zaskoczony in minus tym spotkaniem, bo wiem, mnie osobiście bardzo sprawy dobrego państwa obchodzą. Zresztą to wczoraj, dzisiaj przełożyłem na konkrety, bo razem z grupą przyjaciół stworzyliśmy Fundację Dobrego Państwa, o takiej właśnie nazwie, stąd właśnie moje zainteresowanie tym dzisiejszym zebraniem. Ja przyszedłem trochę wcześniej, właśnie już tutaj koledze mówiłem, myślałem, że tu będą tłumy, że ja się ledwie przebiję tutaj do pierwszych rzędów i to, jaka jest frekwencja na sali, moim zdaniem dosyć dużo mówi o wszystkich planach reformy tego państwa. To znaczy, dopóki na tego typu zebraniach nie będzie tłoku, że ludzie nie będą mogli przejść przez drzwi frontowe, to wszystko, co tutaj padnie, to będzie zbiór pobożnych życzeń, a w najlepszym wypadku teoria. Ja jako, przyznam się od razu, jako zdeklarowany lewak, czy bardzo z przyjemnością wysłuchałem z taką złośliwą satysfakcją pana Jabłońskiego, bo zawsze staram się, najbardziej interesują mnie właśnie poglądy osób przeciwnych do moich i staram się czytać na bieżąco literaturę i te poglądy właśnie o tym, że można państwo zreformować od góry określając, że będzie małe tam te poszczególne tylko główne funkcje i tam przykroimy tą administrację, to jest, już pomijam, że to jest XIX-wieczne w ogóle spojrzenie na państwo, ale to jest tak kompletnie nierealne, że czuję się zrelaksowany, że z Instytutu Adama Smitha nic mi nie grozi. Jeśli chodzi o powód drugi, dla którego jestem trochę nieusatysfakcjonowany, to, że polskie państwo, konkretnie polskie państwo źle funkcjonuje, to nie tylko na tej sali, ale w kraju wie większość obywateli, którzy zetknęli się z funkcjonowaniem tego państwa, czy to w urzędach, a każdy z nas się z urzędami styka, czy o sądownictwo, czy administrację i tak dalej. Mówienie, że jest źle, jest już niemalże takim narodowym hobby. Ogromnie mało jest
racjonalnych pomysłów, co można zrobić. A proszę Państwa, zrobić można mnóstwo. Akurat w naszej fundacji dobraliśmy się jako grupka osób, która się gdzieś tam otarła, odbiła się o wysokie funkcje państwowe w taki czy inny sposób i te właśnie siniaki. Proszę? No więc jak panu powiem, jakich mamy, ja nie chcę dominować zupełnie dyskusji na inne ciekawości. No więc właśnie, mogę panu powiedzieć, udało mi się do mojej fundacji zebrać ludzi od lewa do prawa. Mam, powiedzmy sobie, Piniora, Rólewskiego i Gila. Satysfakcjonuje? Chociażby po to, żeby jedną z rzeczy, która jest bardzo istotna, żebyśmy się nauczyli między sobą dialogować, szanować poglądy innych osób. No te pomysły, jak wiadomo, jeśli ktoś czyta niektóre tygodniki, skończyły się, że się z pewnym stanowiskiem dosyć wysokim, dosyć szybko pożegnałem, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o niesprawność administracji państwowej, to są bardzo proste mechanizmy, nie chcę powiedzieć dyscyplinowania urzędników, ale wprowadzenia pewnych mechanizmów w sensie nagradzania, powiem jednym zdaniem, nagradzania za efektywność i za kreatywność, a nie za samo siedzenie. Są bardzo proste, te powiedzmy sprawy nie wymagają Einsteina. Zanim wyedukujemy społeczeństwo, i tu już zgadzam się z opinią, że dzisiejsi nauczyciele nie wyedukują nowej młodzieży, mówię w sensie poczucia państwowości i funkcjonowania państwa, to zanim pojawi się te po 40 latach na tej naszej pustyni nowe społeczeństwa, to są rzeczy, które można dziś i teraz zrobić. Ja mam nadzieję, że pojawią się i panowie, państwo będą jednym z tych, którzy tego dopilnują, żeby przed wyborami naciskać kandydujących i partie, niech w swoich programach pokażą, co chcą zrobić, w sensie usprawnienia administracji państwowej. Urzędnik państwowy faktycznie nie odpowiada za, a mówię to jako były wysoki urzędnik państwowy, bo byłem ambasadorem, to jest dosyć wysoka funkcja, nie odpowiada w zasadzie za to, co robi. Bardzo łatwo jest stworzyć mechanizmy dyscyplinujące urzędników państwowych, mechanizmy finansowe, odpowiedzialności, statutów organizacyjnych. Ja zrobiłem cały taki elaborat dla mojego ministra, jak to należy zmienić. No jak wiadomo, skończyło się to, że już nie jestem ambasadorem. Ja ten elaborat potem pokazywałem kolegom, innym ministrom i oni powiedzieli, ale przecież u nas w ministerstwie jest to samo, tak działa administracja. Można mieć pytanie do pana. A czy minister odpowiada za to, co robi jego ministerstwo? Problem tu jest już zupełnie inny. Braku, sekundę, to ja odpowiem natychmiast. Problem polega na tym, że brak u nas jest tego, co jest w Anglii, civil service. Brak u nas jest fachowych urzędników, których etosem jest praca, jak najlepsze sprawowanie swoich funkcji, niezależnie od tego, jakie wiatry politycznie wieją. Foreign Office na przykład są permanent secretaries, czyli ci, bo ja wiem, odpowiednik naszego dyrektora generalnego, którzy czasem dwie czy trzy zmiany gabinetu przychodzą. Ich obowiązkiem jest przygotować każdemu urzędującemu ministrowi najbardziej efektywne, racjonalne rozwiązania na dany moment. Wie pan, to jest taki słynny dowcip, jak Amerykanin przyjechał do Londynu i pyta się, dlaczego u was taka wspaniała jest trawa, prawda? Zna pan chyba ten dowcip, tak? Odpowiedź, no my siejemy, podlewamy, strzyżemy, ale my robimy w Ameryce to samo, u nas tego nie ma. Tak, proszę pana, tylko my robimy to od 500 lat. Następny, pan już mówił. Proszę. Proszę, proszę.
To już było. No, nie ma czasu na jakieś pytania jeszcze. Będzie pan miał szansę. To ja postaram się szybko. Mi chodzi po głowie przy okazji tej dyskusji takie bardzo prowokacyjne pytanie. Panowie wszyscy zdają się wierzyć, że można dokonać radykalnej zmiany sposobu zarządzania metodami czysto ewolucyjnymi i to jest naturalne, no my byśmy chcieli. Ewolucyjnymi. I to jest dość naturalne podejście. Mi się przypomina taka ciekawa książka Mancura Olsona, gdzie on stwierdził, że wszystkie struktury władzy czy też zarządzania mają immanentną tendencję do oligarchizacji. One w momencie, kiedy ta oligarchizacja nastąpi, kiedy kanały normalnego, merytokratycznego awansu się już zaczopują, mogą nadal rosnąć, ale jest to powiedzmy sobie przyrost czegoś w rodzaju tkanki rakowej. I Olson z niejaką przykrością skonstatował, że rewolucje są w związku z tym konieczne. W przypadku firmy, firma po prostu upada, jej miejsce zajmuje konkurencja. W przypadku państwa dochodzi do rewolucji. To jest taka myśl bardzo nieprzyjemna i niemiła, ale być może Stanisław Brzozowski miał rację, kiedy mówił, że problem Polski polega na tym, że u nas nie było stosów, a nie na tym, że, przepraszam, że nie ma się co chwalić, że w Polsce nie było stosów, bo to znaczy tylko, że nam tak naprawdę na niczym nie zależało i być może poeta też ma, znany poeta też ma rację, mówiąc, że insurekcjoniści powinni byli wieszać coś więcej niż tylko obrazy. Dziękuję. Czy jeszcze są chętni? Jakby koniec. To proszę w takim razie o... Ja od razu chciałem coś sprostować, bo tak. Tutaj dwa razy i tutaj ze strony pana i w jednym z pierwszych wystąpień, być może się wyraziłem, to ja się uderzę we własne piersi niezrozumiale, bo mowa była o edukacji. Ja nie miałem na myśli edukacji. Ja miałem, owszem, edukację obywatelską, ale miałem na myśli po prostu edukację poprzez stworzenie oczywistych, jasnych standardów dostępu obywatela do informacji. To są bardzo proste przykłady tego, jak na przykład, jeżeli chcemy się dowiedzieć w urzędach, nawet nie, zaczynając od urzędów centralnych, tak, interesujecie się państwo, co dane ministerstwo robi, co się dzieje. Każda strona internetowa poszczególnych instytucji jest zupełnie inaczej stworzona, jest tak zrobiona, żeby dotrzeć do projektów, prac nad ustaw, do decyzji o nominacjach wyższych urzędników w tym ministerstwie. Trzeba przedzierać przez jakiś tam, trzeba znać ten kod po prostu. Tak. I łącznie niestety, Michale, nawet nikt też nie jest przejrzysty, chociaż są ministerstwa, które są gorsze. Znaczy nie ma tak, jak jest na Zachodzie, że wszystkie ministerstwa mają według jednego szymelu, a teraz zejdźmy dalej, idźmy do gminy, to co przeciętnego człowieka interesuje. Koncesje, przetargi i tak dalej. To jest, każda gmina ma zupełnie inaczej i na ogół ma tak zrobione, na przykład uchwała gminy bez nazwy, numer uchwały, tak? No to przerzucaj człowieku 5000 uchwał, żeby znaleźć rzecz, która ciebie interesuje. Nie mogę wstukać słowo, tam przetarg na, nie wiem, prowadzenie sklepu na rogu ulicy Madalińskiego, prawda, i tak. Czegoś takiego nie ma. Więc to nie chodzi o to, żebyśmy uczyli ludzi. Ludzie doskonale by sobie w tym poradzili, prawda? I tutaj jest miejsce na inżynierię, tak? To znaczy, że państwo nakazuje i nawet co więcej narzuca tym samorządom, bo one każdy robi po swojemu i również instytucjom państwowym szymel, według których jakie informacje mają z automatu być udzielane. Ja mam się nie wysilać, żeby wiedzieć, co się dzieje. To jest ten system społeczeństwa. Tak, i to jest dopiero początek. I to samo odnośnie kwestii dochodów, prawda, sposobów zarobkowania urzędników, funkcjonariuszy publicznych.
Jest taka masa nieporozumień z tym związanych. Niedawno fundacja, jakiś czas temu, nie tak niedawno, Fundacja Republikańska opublikowała raport o zarobkach urzędników ministerialnych. Oczywiście ten raport zawierał ewidentne błędy, bo brano średnią, prawda, według informacji wynikało, że w Ministerstwie Skarbu zarabiają znacznie mniej niż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No, tylko że nie podano, że przeciętna udział urzędników Ministerstwa Skarbu w spółkach Skarbu Państwa, z tytułu czego ciągną drugą i trzecią pensję, jest wielokrotnie wyższy niż urzędników innych ministerstw. I to są rzeczy, które zwykły obywatel się nie dowie. Po prostu nie dowie się w sposób taki, jak dowiaduje się w tych krajach, które są bardziej rozwinięte niż my. No i tutaj jednak słowo polemiki z tym, co proponował Jan Filip. Budżet zadaniowy, tak, to jest rzeczywiście, tylko tutaj znowuż, dlatego ja jestem zwolennikiem jednak takich metod prób i błędów, nie narzucania sztywnych reguł, bo przypuszczam, że w warunkach polskich to skończyłoby się tak, jak z outsourcowaniem usług administracyjnych, znaczy weszłaby grupa, wyznaczyliby sobie pensję po 200 tysięcy złotych, prawda, i zniknęli po pół roku. Tam dam przykład. Tak, i pod warunkiem, że jest system, i to znowu jest a propos tutaj wypowiedzi pana, czy w Polsce powinien być system anglosaski. No jest to niemożliwe, znaczy by trzeba było zupełnie zrobić, na kontynencie nie ma systemu, my wzorujemy się na systemie francuskim i niemieckim. Jest to bardzo trudne. Ale rzeczywiście w Wielkiej Brytanii działa to tak, że państwo może sobie pozwolić na outsourcowanie pewnych usług, ponieważ są mechanizmy kontroli, na przykład przez władzę sądowniczą, a również państwo jest na tyle silne, przykład taki outsourcowanie usług policyjnych, tak, w Wielkiej Brytanii. G4S, prawda, 10% usług policyjnych chyba wykonuje. Tylko że w momencie, kiedy okazało się, że tuż przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich w Londynie G4S, niestety 10 tysięcy tych agentów nie spełniało standardów związanych z ochroną tych igrzysk, państwo było na tyle silne, że wprowadziło 10 tysięcy funkcjonariuszy państwowych, wojska i policjantów na miejsce tej firmy. Podejrzewam, że w Polsce, gdyby coś takiego było, to byłaby klapa po prostu. Więc to musi współgrać, musi być nadzór, jak nie ma nadzoru rządowego, państwowego, to nie będzie silny nadzór sądowniczy, którego u nas nie ma. Odpowiedzialność w administracji, no jednak polemika z Markiem Garsteckim, ona jest w sposób chory. To znaczy, to efektem tego jest brak decyzji administracyjnych, ponieważ bardzo dużo urzędników, którzy, bo są urzędnicy piraci oczywiście, korsarze, którzy dokonują skoku na kasę, ale są przeciętny urzędnik, właśnie będzie unikał takiej sytuacji, w której wobec niejasności przepisów pociągną go za uszy, prawda, i do odpowiedzialności, że w związku z tym nie podejmie żadnej decyzji. Cała sztuka urzędnicza, mogę to obserwować również prowadząc zajęcia na KSAP-ie, całe przygotowanie tych ludzi jest do tego, żeby w umiejętny sposób uzasadnić nic niewykonywanie, żeby na każdy ruch mieć odpowiedź biurokratyczną, prawda. To jest zupełnie inny szkoła, która jest wzorowana na szkole francuskiej, gdzie tam każde ćwiczenie polega na tym, że trzeba podjąć decyzję, w końcu jeszcze rozliczanym z decyzji. Także no, jeszcze raz wrócę tylko do tego jednego postulatu, no bo nie ma sensu to, że początek musi być wychowanie, w cudzysłowie wychowanie, po prostu dostęp obywatela do informacji, która rzeczywiście powinna zostać odgórnie zestandaryzowana przez nowe rządy. A, czyli powiedziałeś, że jednak, a nie od głowy. Od dołu. Znaczy rząd od głowy umożliwia obywatelom, oni się dowiadują i zaczynają dyskutować wtedy, tak? I wtedy się domagają to, czego chcą. Zresztą ja jestem w tym wypadku w tej dobrej sytuacji, że moje środowisko 12 lat temu zgłosiło i skutecznie przeforsowało ustawę o dostępie do informacji publicznej, która od tamtego czasu była 3 czy 4 razy zmieniana, oczywiście każdorazowo ograniczając rzeczywiste prawo dostępu. To jest bardzo cenne prawo obywatelskie, ale oczywiście dalece niewystarczające do tego, bo kluczową rzeczą jest moralność publiczna, której nie ma, i
tutaj polemizując, może nie tyle polemizując, tylko zwrócę panu uwagę, że socjaliści, czy też jak pan się sam zdefiniował, rządy lewackie nigdzie w świecie się nie udały, to nie udadzą się w Polsce, właśnie dlatego, że są sprzeczne z naturą człowieka, prawda, i generują wyłącznie patologię, dlatego z tych rządów nawet się Szwedzi wycofują obecnie, a Niemcy za sprawą socjaldemokratycznego kanclerza, jakim pan był, Gerhard Schröder, który zredukował bardzo istotnie elementy socjalizmu, szczególnie w prawie pracy i nadmiernych uprawnieniach pracowniczych, także gorąco zachęcam do analizy również stanów rzeczywistych i to z najbliższego otoczenia. Natomiast kluczowy tutaj element był o gospodarce, czym była gospodarka liberałów, prawda, i dlaczego Niemcy stanęły na nogi, czy Japonia, no to rozumiem, że za tydzień sobie o tym porozmawiamy, ale o tej wartości dodanej, bo to jest ważne. No, cenne jest to, o czym pan zechciał powiedzieć, że na skutek działań NIK-u ograniczono marnotrawstwo iluś tam pieniędzy, ale z ograniczenia marnotrawstwa nie wynika wartość dodana, po prostu ogranicza się marnotrawstwo, bo te pieniądze, które dzięki państwa aktywności nie zostały zmarnowane, nie zostały przez tych, których nimi dysponowali, wytworzone, tylko zostały pobrane od podatników, od przedsiębiorców i pracowników, prawda? W związku z tym ta szlachetna działalność ma sens, ale nie tworzy wartości dodanej, bo w ten sposób byśmy wpadli w taką dość prostą pułapkę, że niemarnowanie jest to same, prawda, z wytwarzaniem, a tak przecież nie jest. To, co tworzy administracja, tu się zgadzam, właśnie biurokracja jest pojęciem pejoratywnym, zatem administracja i rząd, to one tworzą warunki do tego, aby można było efektywnie wykorzystać zasoby i o tym będziemy rozmawiali za tydzień, ale tworzenie warunków i pilnowanie zasad, w ramach których powinni się poruszać w tym wypadku gracze czy też udziałowcy rynkowi, nie jest to same z samym wytwarzaniem, bo można sobie wyobrazić, że warunki są dobre, a poprzez brak aktywności z różnych względów wynikających nie ma oczywiście samej tej materialnej wartości dodanej, co też się zdarzało. I jeszcze jedno doświadczenie, na które chciałem zwrócić uwagę. Otóż możliwe są daleko idące zmiany w sytuacji takiej quasi-rewolucyjnej, ale nie wtedy, kiedy ludzie na ulicę wychodzą, tylko wtedy, kiedy mamy na tyle daleko idący kryzys państwa, że jest konieczność lub potrzeba zmian istotnych w tym państwie. Takim naszym doświadczeniem jest rok 89. W 90 roku zlikwidowano administrację państwową o połowę, rozwiązując całą strukturę administracji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która, jak pamiętamy, dublowała całą administrację państwową. Wtedy zwolniono z pracy 120 tysięcy urzędników administracji partii wiodącej i państwo, jak wiadomo, się nie dość, że nie zawaliło, to jeszcze złapało oddech, zaczęło normalnie funkcjonować. Dlaczego? Bo został przywrócony spory i niespotykany w tamtej skali obszar wolności, nie tylko politycznej, prawda, nie tylko politycznej, ale również indywidualnej i gospodarczej. I to jest fenomen, do którego warto się odwołać. Dlaczego dzisiaj tak nie jest? Ponieważ poprzez złą politykę rządu i nadmierny rozwój biurokracji, czyli nadmierny rozwój administracji, która przeszła w stan biurokracji, te swobody aktywności i co za tym idzie odpowiedzialności obywatelskiej są bardzo poważnie ograniczane. Bo jeżeli mówimy o outsourcingu policji czy wojska, no to oczywiście nie, no to jest chyba doprowadzenie do absurdu tego typu. Ale czy już naprawianie drogi, czy jak ma miejsce w Warszawie produkowanie kostki brukowej, prawda, czy wożenie ludzi autobusami albo czymkolwiek innym musi być domeną państwa, wyłączną domeną państwa, czy z tego tytułu jest nam lepiej, prawda? Przecież widzimy, jak to funkcjonuje. Jak rozpadł się państwowy PKS, to dostaliśmy jeden z lepszych serwisów autobusowych, jaki funkcjonuje w Polsce. Jak rozpadła się państwowa C-Pharma, prawda, czy jak to się tam nazywała ta centrala hurtowego i detalicznego sprzedaży leków, to mamy najlepszy serwis aptekarski w Europie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nadmierna aktywność państwa realizowana przez swoją biurokrację oczywiście marnuje te zasoby, które są wytworzone przez obywateli i de facto ogranicza ich wolność. A jak nie ma wolności, to nie ma odpowiedzialności. Zwrócę uwagę, że obywatel to nie taki, co może iść na wiec, tylko taki, co posiada i z faktu posiadania i ponoszenia odpowiedzialności za to, co posiada, łoży na dobro wspólne. Ale musi posiadać i odpowiadać. Jak biurokracja go pozbawi jednego i drugiego, to nie będzie nigdy obywatelem, bez względu na to, w ilu wiecach weźmie udział.
nie będziemy przeciągać. Ja pozwolę sobie kompletnie zignorować tą dyskusję o biurokracji i administracji, streszczając ją tak, tak się używa tego słowa w politologii biurokracji. I tyle. Tak się uczyło w szkołach, na prawie, w tradycji niemieckiej, chociaż tak naprawdę Weber też się posługuje. To jest czysto słownikowe rozróżnienie. Jakby to nic nie wnosi. O edukacji. Jeżeli, powiedzmy, jest taki powszechnie się uważa, że Druga Rzeczpospolita to takie dobre państwo. Ja uważam, że czas jest poważnie podyskutować, na jakiej zasadzie ono było dobre, i uważam sam, że bardzo miało taki chwalebny początek, bardzo tak ładnie się rozpędziło, a potem skończyło bardzo źle. I to nie tylko chodzi, że tam napadli nas, ale po prostu to, jak żeśmy my sami skończyli skutek tego napadu, to jest bardzo smutny skutek. Niedawno obchodziliśmy rocznicę śmierci marszałka i to, co się działo po śmierci marszałka, jest też pewną taką konsekwencją tego ciekawego doświadczenia. Co to była Druga Rzeczpospolita w moim rozumieniu? To było państwo inteligentów. To było państwo stworzone po prostu przez elitę społeczną i w dużej mierze przez nią rozumiane, przez nią podtrzymywane, ale takie, które, że tak powiem, wisiało na tym, że jak się przyjechało i tych inteligentów się wystrzelało, to tego państwa już nie było, tak? Czyli jakby to było państwo zawieszone na ludziach. To jest oczywiście typowy problem państw nowo powstałych, znaczy taki state building, to jest, zawsze się zaczyna od pewnej elity. I odpowiedź moja jest taka, że wracamy do Cycerona. Cyceron w De Legibus, w trzeciej księdze, mówi, że wszystko, co się dzieje złego w społeczeństwie, jest pochodną zmiany obyczajów w elitach. No, jeżeli spojrzymy na jakieś tam defekty, to jest to, co profesor Zybertowicz 2 lata temu na Kongresie Polska Wielki Projekt nazwał solidarnością małych i dużych złodziei. Znaczy, że duzi złodzieje w Polsce straszą tych małych, bo prawo jest tak niedobre, że ludzie zawsze wpadają w jakąś pułapkę, nawet po prostu chcąc być dobrymi obywatelami, są tak uwikłani w ten system, że zawsze ktoś tam coś malutkiego tam może sobie zarzucić. No i ci duzi złodzieje straszą zawsze tych małych, że przyjdzie właśnie kaczor i wszystkich pozamyka. Więc ta logika jest oczywiście logiką niewłaściwych elit, ale jeżeli się zastanowimy, to jak my kształcimy polskie elity, to odpowiedź brzmi: nie kształcimy. Nie ma szkół dla elit w Polsce. Każde porządne społeczeństwo rozwinięte ma jakiś system kształcenia elit. Jest Oxbridge, są w sumie przyzwoite, choć nie jakieś tam super rewelacyjne uniwersytety niemieckie, jest cały system Grand Ecole we Francji, jest Ivy League i pochodne w Stanach Zjednoczonych. To mniej więcej wiadomo, i to jest pewna różnica między edukacją taką prostą dla obywateli i edukacją elitarną. Ona nie musi być zamknięta, znaczy tam się może każdy dostać, ale te cele, które się tam stawia, są trochę inne. Tam się inaczej uczy myśleć. Odpowiedz mi, skoro mamy problem z jakością państwa i z tym, kto ma standard narzucać, to być może jest tak, że po prostu byśmy nie narzucili sobie tego standardu, nie kształcimy nikogo, kto miał ten standard znać. Bo wady KSAP-u są tutaj jakoś w miarę zidentyfikowane, poza tym jego zdolność zaludniania administracji jest raczej nieduża. Więc jakby naprawdę się sami sobie winni, skoro się nie buduje. George Soros przecież przyjechał z kupą pieniędzy do Warszawy, dał to, działka była, można było budować Central European University. On jest w Budapeszcie, bo go nie umieliśmy, koledzy pana Geremka i Richarda, po prostu nie umieli tego zrobić, tak? Bo to nie dostał tylko menedżer, tylko czy chcieli, nie umieli, nieważne, po prostu nie ma, tak? I to jest czyja to wina? No, nasza, po prostu zbiorowa. Więc właśnie ja unikam takiego pokazywania, jakby kto inny to robił, to by lepiej robił. Nie, wcale nie ma takiej pewności. Po drugie, pakty społeczne. No, to jest świetne rozwiązanie, tylko nie przy takim poziomie naprawdę takiej trwałej obudowy, trwałego zakopania się w okopach. Tak? Znaczy, kto z państwa jest dzisiaj za paktem społecznym między PiS-em a Platformą? No, proszę bardzo, tak? No, po prostu o przepaściach społecznych, tak? Jeżeli chce... Przepaście między służbami a normalnymi
No właśnie, bardzo fajna formuła, tylko nieprawdziwa, bo nie ma czegoś takiego jak normalni ludzie, no to jest taka formuła, że publicystyczna, gdzie są ci normalni ludzie? Ci normalni ludzie wszyscy są tacy bardzo uczciwi i bardzo popierają, ale jak spojrzymy na sondaż, to normalni ludzie są porozkładani po różnych partiach. Także naprawdę, to jest język mobilizacyjny, taki normatywny, ale to jak spojrzymy na badania społeczne, to polskie społeczeństwo ma swoje zachowania i jeżeli się ich nie kształtuje, a w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym trzeba je kształtować, bo pojęcie naturalności w świecie zurbanizowanym nie istnieje. Tak, wszystkie filozofie konserwatywne mają to do siebie, że wracają do jakiegoś pojęcia natury. Ale co to znaczy natura w mieście? Tak? To jest problem Sokratesa. To możemy naprawdę długą dyskusję o tym zrobić. Miasto jest sztuczne. Miasto jest sztuczne i miasto jest republiką, w tym sensie, że tam się samemu określa reguły, znaczy tworzy się wspólnie te reguły. Jeżeli Polacy wspólnie nie umieją działać, a nie umieją wspólnie działać, to nie będzie żadnych normalnych procedur. Polacy nie umieją wspólnie działać. Nie umieją. Potrafili. I teraz możemy, oczywiście to jest odrębna, temat na odrębną dyskusję. Ja chętnie przyjmę rolę jątrzącego. Ale jeżeli spojrzymy na, czy Polacy zbudowali jakieś trwałe instytucje, tak brzmi de facto pytanie o nowoczesność. Nowoczesność to są instytucje. Jakie są trwale, profesor Legutko miał spot, tak, 7 języków i na końcu co wnoszą Polacy? No nie wnoszą instytucji, a instytucje są potrzebne do życia w nowoczesności. To jest problem Polaków, to jest kulturowy problem Polaków, bardzo stary. To są skróty myślowe. Odpowiem jeszcze inaczej. Jeżeli mamy tam grand jury i tak dalej, takie dyskusje, to co w Polsce konserwują konserwatyści? Co jest przedmiotem konserwowania, kiedy się mówi o konserwatystach? Mogę Państwu skrót myślowy, odsyłam do takiego tekstu, który wisi na Rebelii, po co polskim konserwatystom państwo, i tam analizuję 3 konserwatyzmy od Henryka Żywuskiego, Szkoły Krakowskiej i tej formacji, powiedzmy, Krasnodębski, Legutko i tak dalej. Wszyscy są krytykami przyszłości, tak naprawdę. Jak zobaczymy paradoksalność kulturowej konstrukcji polskiej, ona się rozpadła w momencie dojrzania do nowoczesności, tuż po próbie stworzenia nowoczesnego narodu, to wtedy widzimy, w jakich poważnych kulturowych kłopotach tkwimy. I te spory właśnie są takie, że w Polsce można mówić jednocześnie, że chcemy mieć bardzo taki tam liberalną konstrukcję, bardzo taką XIX-wieczną konstrukcję państwa, a inni mówią, a nie, może francuskie. Znaczy, że to jest czysta konstrukcja, to jest czysta ponowoczesność. My sobie wymyślamy to, jak chcemy żyć. W związku z tym, jeżeli tworzymy instytucję kompletnie od nowa, robimy taki czysty state building, no to jakby nie mamy się na czym opierać. Więc jedyna rzecz, na jakiej się możemy opierać, to jest jakaś istniejąca konstrukcja państwa i można ją modyfikować długofalowo, definiując tak, jak sobie definiowali to ojcowie Konstytucji 3 maja w projektach 25-letnich, i mniej więcej po 25 latach się weryfikuje, to takie cele trzeba przyjmować, a nie, że jutro, że tu przyjdzie ktoś i wymiecie. No właśnie, no problem polega na tym, że to się nigdy nie udaje. Społeczeństwa, czy wykształcenia społeczeństwa są długofalowe cele. Tak. Ale widzi pan, gdyby pan 15 lat temu zaczął budować długofalowe cele, miałby pan już jedno pokolenie wykształcone. No na tym polega ten problem. To samo. Odpowiadam. Ustawa o trustach, 2 miliardy z KGHM-u włożone w fundusz powierniczy uniwersytetu, tak? I zostawiamy ten uniwersytet gronu wyselekcjonowanych ludzi, nie interweniujemy w to, co robią. No ten, kto funduje. Odpowiedź. Jeśli można. Po prostu banalna, ten, kto funduje. Po prostu. No skarb państwa, tak? No spółki Skarbu Państwa mają naprawdę takie pieniądze. Niech pan się nie martwi. Politycy. A
ale państwo nie ufają politykom i to jest kulturowy problem Polaków, ponieważ Polacy nie chcą, żeby, ale Polacy nie chcą, żeby politycy podejmowali za nich decyzje i na tym polega problem. To jest ta skrót. Polacy są apaństwowi, nie ufają politykom. Ja ciągle chcę, bo ja tylko jedno, z jednym hasłem chcę się wstrzeliwać, bo nie, brak zaufania, słowo brak zaufania do polityków wynika właśnie z braku dostępu do informacji. Ludzie nie ufa się temu, o czym ja nie wiem, jak do końca funkcjonuje. I to, a zdolności Polaków do tworzenia instytucji jest jedna, byłem w ubiegłym tygodniu w Szczecinie, tam żeśmy się zastanawiali właśnie, jaka jest wartość dodana w stosunku do tego, co się dzieje po drugiej stronie Odry, czyli w Niemczech, co Polacy zrobili dobrego na tych ziemiach zachodnich, prawda? Bo wszystko jest, Niemcy mają lepiej, tak? Wszystko lepiej, teraz się wpakowali te miliardy, wszystko lepiej funkcjonuje. No i jest wartość cywilizacyjna bardzo duża, jest ciągle funkcjonująca siatka kościołów, do których przychodzą ludzie się modlić, gdzie w Niemczech tego nie ma, prawda? Więc ten, kto nie jest religijny, może powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie, bo to buduje społeczeństwo. Druga wartość dodana, no Polacy udowadniali wielokrotnie, po 1989 roku, tworząc ruchy komitetów obywatelskich. Po katastrofie smoleńskiej, na mniejszą skalę, ale to samo zjawisko nastąpiło, więc ludzie chcą się zrzeszać, natomiast rzeczywiście na szczeblu państwowym, na szczeblu konstytucji są mechanizmy, które bardzo to utrudniają, bardzo to utrudniają. Jeśli można to zakończyć, jest dobrze, dlatego że jeżeli największe scysje i różnice zdań są na końcu, to znaczy, że można skończyć spotkanie, zacząć następne za tydzień, ale próbuję to zakończyć taką diagnozą. To, o czym mówił Janek Filip Staniłko, wywołało żywą państwa reakcję negatywną. Spróbuję teraz narysować w dwóch zdaniach, nie wszystkie, właśnie o to chodzi, w dwóch zdaniach tę różnicę. Otóż, doprowadzając do skrajności, część z państwa powiedziała, nie da się tutaj zrobić i my nie jesteśmy w stanie, ponieważ rządzą nami okupanci. W związku z tym społeczeństwo nie może zrealizować swoich własnych celów, bo władza jest obca. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy Janek tak by chciał powiedzieć, ale ja tak powiem, jeżeli tak jest, to dlaczego tych okupantów wybieramy kolejną kadencję, uniemożliwiając sobie to, żeby elita, żeby władza to państwo nam poprawiła. Więc jest dylemat taki, że duża część Polaków uważa państwo za obce, ale w wyborach nie czyni tego państwa bardziej swoim. Na tym bym sobie zakończył to dzisiejsze, zapraszając za tydzień i mając nadzieję, że będzie nas trochę więcej, ale to nie jest tak istotne, ponieważ to wszystko jest relacjonowane w internecie, gdzie ogląda nas parę tysięcy ludzi. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję panom.